Dzień dobry Państwu. Otwieram już 80. sesję 8. kadencji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju w dniu 28 lutego 2024 roku. Witam tutaj Państwa wszystkich obecnych, Pana Burmistrza, wszystkich radnych, pracowników, wszystkich, którzy nas oglądają online. Przypominam Państwu również o zachowaniu zasad RODO. Chcę poinformować, że w posiedzeniu sesji bierze udział zgodnie z listą obecności 14 radnych. Wobec tego możemy tutaj podejmować i uchwalać uchwały. Odczytam porządek obrad 80. sesji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. I tak, punkt pierwszy, otwarcie 80. sesji 8. kadencji Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. Punkt drugi, sprawozdanie burmistrza Rabki-Zdrój z działalności międzysesyjnej. Punkt trzeci, podjęcie uchwał na wniosek burmistrza Rabki-Zdroju. I tak, podpunkt pierwszy, w sprawie zmiany uchwały nr 10/62/19 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Rabki-Zdroju. Ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania. Podpunkt drugi, w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa przez gminę Rabka-Zdrój w Stowarzyszeniu Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy. Podpunkt trzeci, w sprawie zmiany uchwały nr 77/565/23 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2024. Podpunkt czwarty, w sprawie zmian w budżecie gminy Rabka-Zdrój na rok 2024. Podpunkt piąty, w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Rabka-Zdrój. Punkt czwarty. Podjęcie uchwał na wniosek przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Podpunkt pierwszy. W sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 7 grudnia 2023 roku na brak działań burmistrza Rabki-Zdrój w sprawie poprawy stanu drogi leżącej na działce gminnej nr 662 opatrzonej numer Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju ORG.15.10.10.2023. Punkt piąty, poinformowanie o pismach skierowanych do Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju. Punkt szósty, interpelacje i zapytania radnych. Punkt siódmy, zamknięcie sesji. Czy ktoś z Państwa ma tutaj do porządku obrad jakieś uwagi? Proszę bardzo, Pani Aleksandra. Panie Przewodniczący, na ostatniej sesji prowadziliśmy taki wniosek o zmianę porządek obrad, czyli po sprawozdaniu Pana Burmistrza wprowadzaliśmy punkty, czyli interpelacje, zapytania radnych i wnioski, a dopiero później procedowaliśmy uchwały. I zgłaszam wniosek, żeby do tego wrócić na dzisiejszej sesji. Proszę o przegłosowanie, dziękuję. Dobrze, to w takim razie przegłosujmy ten wniosek. Tak. Czyli zmiana porządku i punkt szósty, interpelacje i zapytania radnych, byłby punktem trzecim, tak? Po sprawozdaniu. Dobrze. Jest okej. To głosujemy, tak? Nie.
Nie w postępowaniu karnym. Tak. O zmianie w projekcie. Czemu to masz inaczej, robi inaczej? No co masz inaczej? W postępowaniu karnym. Nie wiem, dlaczego ty masz inaczej. A ja mam tak. Aleksandry Kopy. Jeszcze jakbym ci... Bo tutaj nasz kolega radny ma troszkę inny ten. Mam inną treść, popatrz. Nie, dobrze jest. Zmiana w postępowaniu tam? Aha, to trzeba się by było wylogować i zalogować. Dobra. Jak jest na rzutniku? Sesję, on pamięta poprzednią sesję jeszcze. Dobrze. Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania. Zmiana porządku obrad na wniosek radnej dotyczącej przeniesienia punktu 6, czyli interpelacja i zapytania radnych. W miejsce po punkcie 2, czyli po sprawozdaniu burmistrza Rabki-Zdrój z działalności międzysesyjnej. I tak, kto jest z Państwa za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję Państwu za głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 8 głosów za przyjęciem zmiany w porządku obrad, 2 głosy przeciw i 4 głosy wstrzymujące się. W wyniku głosowania tutaj zmienia się nam porządek obrad. Czy jeszcze ktoś z Państwa ma jakieś uwagi, zapytania do porządku obrad? Czy nie widzę. Czyli tak, punkt pierwszy, otwarcie sesji mamy już za sobą. Punkt drugi, sprawozdanie burmistrza Rabki-Zdrój z działalności międzysesyjnej. Pani burmistrz, poproszę. Dobrze, dzięki. Panie przewodniczący, szanowni radni, szanowni goście. Sprawozdanie z działalności za okres od 31 stycznia 2024 do 28 lutego 2024. W okresie międzysesyjnym wydałem 10 zarządzeń jako organ wykonawczy gminy w sprawach finansowych z rejestru dotyczących planu finansowego. Proszę powiedzieć, że im pan. Okej, już powinno być dobrze. Planu finansowego na 2024 rok realizowanego przez Urząd Miejski w Rabce-Zdroju 3 zarządzenia. Zmiany w budżecie gminy Rabka-Zdrój na 2024 2 zarządzenia. Zmiany wykonania uchwały budżetowej gminy Rabka-Zdrój na rok 2024 3 zarządzenia. Planu finansowego na 2024 rachunków dochodów i wydatków środków z Funduszu Pomocy 2 zarządzenia. 6 zarządzeń ogólnoadministracyjnych dotyczących ustalenia planu finansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Rabka-Zdrój, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie dla ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które jest przyznawane dofinansowanie w roku 2024. Powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu dotyczącego sprzedaży węgla eko, groszek, orzech, kostka, węgiel niesprzedany, pozostały po zakończeniu sprzedaży na podstawie ustawy z 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Zasada przygotowania materiałów do raportu o stanie gminy za rok 2023. Przeznaczenie nieruchomości do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym. Park Zdrojowy, to jest teren obok boiska do piłki plażowej, Dmuchańce, plac zabaw, trampoliny, teren obok placu zabaw mini golf, ulica Rynek przed budynkiem 8A, ogródek kawiarniany, ulica Rynek przy kiosku prasowym,
dodatkowa ekspozycja handlowa i reklamowa. Wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Rabce Zdroju w trybie przetargowym. Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku. W wyżej wymienionym okresie jako kierownik urzędu wydałem 4 zarządzenia, w tym zarządzenia kierownika zamawiającego i są to zmiany zarządzenia numer 69/09 burmistrza Rabki Zdroju z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania kierowników gminnych jednostek organizacyjnych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zmienionego zarządzeniem numer S0050.13/2022 roku burmistrza Rabki Zdroju z dnia 19 stycznia 2022 roku. Powołanie komisji rekrutacyjnej do naboru na stanowisko podinspektora w Urzędzie Miejskim w Rabce Zdroju. Powołanie komisji przetargowej na zadanie pod nazwą wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych na terenie miasta i gminy Rabka Zdrój w 2024 roku, powołania komisji przetargowej na zadanie pod nazwą dostawa tłucznia wraz z budowaniem na potrzeby gminy Rabka Zdrój w roku 2024. Upoważnienia osób do działania w imieniu burmistrza, wydałem 3 upoważnienia. Upoważnienie dla pani Barbary Łopaty, kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabce Zdroju do podejmowania czynności w celu ustalenia prawa do dodatku osłonowego, prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach odmowy przyznania dodatku osłonowego, uchylenia lub zmiany prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięć w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego. Upoważnienie dla pani Małgorzaty Urbańczyk, pełniącej obowiązki zastępcy kierownika do spraw świadczeń rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabce Zdroju do podejmowania czynności w celu ustalenia prawa do dodatku osłonowego, uchylenia lub zmiany prawa do dodatku osłonowego oraz rozstrzygnięć w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego. Zmiany zarządzenia z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie wyznaczenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabce Zdroju do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach dodatków osłonowych na wniosek kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabce Zdroju. Pełnomocnictwa, upoważnienia, wzory podpisów, podpisy elektroniczne, wydałem 1 pełnomocnictwo i 2 upoważnienia. 1 pełnomocnictwo dla pani Barbary Łopaty, kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabce Zdroju do jednoosobowego reprezentowania burmistrza Rabki Zdroju przed wojewodą małopolskim we wszystkich sprawach związanych z realizacją programu Opieka Wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, edycja 2024. Upoważnienie dla pani Doroty Marduła, podinspektora w Urzędzie Miejskim w Rabce Zdroju, korzystanie z podpisu elektronicznego w celu wysyłania pism na platformie e-dokument oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Upoważnienie dla pani Małgorzaty Gromala, zastępcy burmistrza w Rabce Zdroju, do odbioru odznaczeń państwowych z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Informacje na temat realizacji ważniejszych spraw prowadzonych przez Wydział Geodezji. Dokonanie 8 uzgodnień lokalizacji sieci i przyłączy, wydanie 5 decyzji o podziale nieruchomości, nadanie 12 numerów porządkowych dla nowych budynków, no i przygotowanie odpowiedzi na wszystkie wpływające pisma. W wyżej wymienionym okresie zostały przeprowadzone postępowania udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzone przez Wydział IRG. Zostało wszczęte postępowanie na zadanie pod nazwą stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej nr 36-45-58K ulica Zakopiańska miejscowości Rabka Zdrój. Postępowaniu złożono 7 ofert. To jest firma Keller Polska Ożarów Mazowiecki za kwotę 4 840 288 zł 79 groszy. Santex Sędziszów Małopolski, cena ofertowa 5 248 931 zł 52 grosze. Przedsiębiorstwo inżynieryjne IMB Podbeskidzie Skoczów, cena ofertowa 5 572
102,45 zł. Remost Dębica, cena ofertowa 4,284,943,04 zł. Strabag Wrocław Południe, cena ofertowa 6,113,100 zł. Przedsiębiorstwo budowlano-melioracyjne Tolos Żory, cena ofertowa 5,609,789,40 zł. I jeszcze siódma oferta, Arself, spółka z o.o. Warszawa, cena ofertowa 4,655,550 zł. W tej chwili trwają procedury przetargowe. Zostało wszczęte postępowanie na zadanie, wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych na terenie miasta i gminy Rabka-Zdrój w 2024 roku. Termin składania ofert jest do 12 marca. Zostało wszczęte postępowanie na zadanie pod nazwą dostawa tłucznia wraz z budowaniem na potrzeby gminy Rabka-Zdrój w 2024 roku. Termin składania ofert jest 5 marca 2024. Ponadto w wyżej wymienionym okresie zajmowałem się następującymi sprawami. Uczestniczyłem w nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników SIM Małopolska. Uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczym jednostki OSP w Chabówce. Uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Nadzorczej Zakładów Komunalnych w Rabce Zdroju spółka z o.o. Uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczym jednostki OSP w Ponicach. Uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Nadzorczej Szpitala Miejskiego w Rabce Zdroju spółka z o.o. W Bibliotece Publicznej w Rabce Zdroju uczestniczyłem w rozstrzygnięciu 31. konkursu poetyckiego Serduszkowy Wiersz. Uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Nadzorczej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rabce Zdroju spółka z o.o. Uczestniczyłem w rozpoczęciu i zakończeniu 39. szachowych mistrzostw Podhala. Uczestniczyłem w uroczystym otwarciu i zakończeniu 11. ogólnopolskiej senioriady na Podhalu. To tyle. Dziękuję. Dziękuję panie burmistrzu za sprawozdanie. Czy ktoś z państwa ma pytania do pana burmistrza? Pani Aleksandra? Ja mam pytanie w sprawie tego węgla. Ile nam ton zostało tego węgla? Jaką jest cena? Jaka jest cena teraz w przetargu? Od razu? No, od razu. Nam zostało 207 ton. Jeżeli chodzi o cenę, myśmy chcieli ten, bo tak naprawdę dopiero w styczniu była zgoda na to, żeby gminy, którym został ten węgiel, żeby mogły podjąć decyzję o tym, żeby go sprzedawać nie dla swoich mieszkańców. Ponieważ dotychczas było tak, że ten węgiel mogliśmy sprzedawać tylko dla naszych mieszkańców i chcieliśmy ten węgiel pozbyć, natomiast nie było wcześniej takiej możliwości. Teraz taka możliwość istnieje, natomiast nie wiem, na ile się państwo orientujecie, jest złożony wniosek przez Unię Miast Polskich, ale również przez organizacje skupiające samorządy z prośbą, by pozwolono samorządom sprzedać ten węgiel dowolnie i za cenę, jaka jest ceną rynkową, bo jak państwo pamiętacie, myśmy kupowali ten węgiel po 1500 zł i taka to była cena. Następnie obecnie, czyli w momencie, kiedy mogliśmy go sprzedawać i zrobiliśmy takie rozeznanie rynku, to wyszło na to, że część węgla moglibyśmy sprzedać, w zależności od tego, który to był węgiel, za 1370, za 1310 i za 1100. Więc tym sposobem wszystkie samorządy musiałyby ten węgiel sprzedać poniżej ceny, za którą zakupiły. Na dzień dzisiejszy, z tego co ja się orientuję, bo to jest procedowane przez to Stowarzyszenie Miast Polskich, na samorządy mają ponad 30 tysięcy ton. Natomiast oczekują, że będzie zgoda na to, że będą mogły ten węgiel pozbyć w cenie rynkowej. Natomiast szkoda, że wcześniej nie było opcji i możliwości, bo nawet nasi mieszkańcy przychodzili i chcieli kupić więcej, a myśmy im nie mogli sprzedać. Natomiast no, dzisiaj to wygląda tak, że myśmy z tą resztą, częścią tego węgla zostali.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma? Ja jeszcze mam pytanie, jeżeli mogę. Przepraszam. Tak. Chodzi mi o to, że Pan tam wymienił, że był nabór do pracy na stanowisko administratora, inspektora nadzoru, tak? Dobrze zrozumiałam? Podinspektora. Podinspektora, tak. Wydziale inwestycji. W Wydziale Inwestycji, tak? Tak. To jest nabór nowej osoby do pracy, tak? Tak. I rozumiem. A dlaczego ewentualnie? Bo osoba, która tam pracowała, odeszła z tamtego wydziału, poszła do Wydziału Finansowego, ponieważ jedna pani tam poszła na urlop. No i pani naczelnik zgłosiła potrzebę, że no muszą mieć tą osobę i stąd właśnie organizowaliśmy nabór. Czy zwiększamy zatrudnienie w tym? Nie. No przesuwa pan jedną osobę, a przyjmuje następną. Tak, ale mają osoby, pracownicy też prawo. Tak, no ale... tak, tylko że tą pracę też musi ktoś wykonać. Dobrze, dziękuję. Dziękuję. Pan Paweł? Ja chciałem się odnieść do tego przetargu, który tam był ogłoszony odnośnie osuwiska na Zakopiańskiej. Proszę mi powiedzieć, czy została już wyłoniona jaka firma, czy środki, które tam brakują, bo prawdopodobnie tych środków brakuje na ten przetarg, bo tam chyba najniższa zgłosiła taką kwotę, znaczy mniejszą kwotę niż gmina tutaj oferuje. I jakie tu będzie rozwiązanie, czy będzie ta oferta przyjęta, ta najniższa i gmina dołoży do tej inwestycji, czy ogłoszony będzie kolejny nowy przetarg? Nowego przetargu nie planujemy, natomiast do firmy wysłaliśmy informację o uzupełnienie dokumentów. Nie otrzymaliśmy tego jeszcze na razie, natomiast nie wiem, czy się tam Państwo zwrócili uwagę, to była firma Remost Dębica za kwotę 4 284 943 zł 4 grosze. To ta firma była. No, dziękuję bardzo. Proszę Panie Rafale. Panie Burmistrzu, ja to samo co kolega mówił, tylko ja w innej sprawie, bo ostatnio na komisji budżetowej było mówione, że dostaniemy dotację na ten cel, prawda? I przyszło już potwierdzenie, że ta dotacja będzie 4 800 000? Znaczy, na dzień dzisiejszy jest tak, że mamy potwierdzenie od służb wojewody, że te pieniądze zostały zatwierdzone i przez ministra spraw wewnętrznych, bo to są jego środki i dokument został wysłany do ministra finansów o przelanie tych pieniędzy. Natomiast, bo pytałem jeszcze dzisiaj też o to, w Ministerstwie Finansów musi to przejść przez 13 stanowisk. Ale pieniądze jako do dyspozycji są ministra spraw wewnętrznych, który to podpisał. Czyli, ale na piśmie nie mamy, prawda, jeszcze? Nie. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa ma pytania do Pana Burmistrza, do sprawozdania? Tam jest chodzi o sprawę właśnie wyjaśnienia tych 4 800 000, bo Pan ostatnio na komisji powiedział, że skoro nie będzie tych pieniędzy, to Pan wycofa tą kwotę z budżetu, bo dochody, które Pan pokazuje w budżecie są, przekraczają ponad 5 milionów, ale w tym jest kwota 4 800 000. No to już przy budżecie. Trzeba było Panią skarbnik zapytać. Dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę Pani Janku. Jeszcze chciałem zapytać, bo tam Pan Burmistrz mówił o przetargu na sprzedaż tego zakupionego wcześniej węgla. Ile tego węgla zostało? 200. A czy załóżmy nie jest bardziej sensownie byłoby pozostawienie, że tak powiem, tego węgla i jako gmina rozdysponowanie, no nie wiem, tutaj wśród mieszkańców. No bo jeżeli powołujemy, to znaczy tak, jeżeli powołujemy komisję, to znaczy, że możemy się też spodziewać jak gdyby niższej kwoty sprzedaży, na pewno to będzie niższa kwota sprzedaży od kwoty zakupu, bo w tej chwili jednak wartość tego węgla zdecydowanie spadła. To będę musiał powtórzyć, bo ja tu już mówiłem, że to było 207 ton. To jest jedna sprawa. Mówiłem również ceny, jakie były, które żeśmy ewentualnie proponowali, po których moglibyśmy sprzedać i mówiłem również o tym, że
to Stowarzyszenie Unia Miast Polskich, że wystąpiło również o to, żeby pozwolono samorządom samodzielnie decydować o tym, bo tak jak mówiłem wcześniej, nasi mieszkańcy chcieli kupić na przykład wcześniej więcej węgla powyżej tych limitów, które były przyznane, ale myśmy nie mogli sprzedać. Natomiast dzisiaj, jak mieszkańcy zaopatrzyli się gdzie indziej, to myśmy z tym węglem zostali właśnie w tej wielkości. Natomiast z tego, co ja się orientuję, to samorządy w ten sposób w skali, tam gdzie te, które zgłosiły, to jest około 30 tysięcy ton. Tyle samorządy zostały z taką ilością węgla. Aha, w takim razie, przepraszam. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa ma pytania? Nie widzę. Wobec powyższego przechodzimy do punktu trzeciego, czyli po zmianie porządku obrad, interpelacje, zapytania radnych. To co, Pani Małgorzata? Zacznijmy. Pani Józefa? Gackówki. Tam jest po prostu no tragedia. Same dziury i samo błoto. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Rafał. Ja tu mam taki jeden wniosek. W imieniu mieszkańców Bocznej od nogi ulicy Poniatowskiego, to jest tam koło hotelu Wiosna, zwracam się z wnioskiem o pilny remont. Też trzeba na chwilę obecną podsypać tam tuczniem. Droga ta jest bardzo zniszczona i nie była remontowana nigdy właściwie. I jeśli będzie taka możliwość, to żeby mieszkańcy proszą, żeby tą drogę uwzględnić w tegorocznym budżecie. Ja już mówiłem kilka razy o tej drodze i było mówione mi, że ona będzie zrobiona z środków powodziowych, jak będą takie możliwości, żeby był nabór. I jeszcze chciałem się odnieść, bo ostatnio pisałem o Bocznej Poniatowskiego, tam koło rzeki, poniżej Dawaj Tisu, że tam jest do zasypania, tam wjazd, taka dziura. I dostałem odpowiedź, że jak będą odpowiednie warunki pogodowe, to będzie to naprawione, ale tam to właściwie nie potrzeba odpowiednich warunków, bo teraz są odpowiednie warunki, że można zasypać by było tą dziurę, ten wjazd. I jeszcze jedno, to samo też dostałem odpowiedź o Boczną Poniatowskiego przy numerze, gdzie to mam, 70, w sprawie naprawy kratki, że jak będą odpowiednie warunki, no ja myślę, że teraz warunki pogodowe są odpowiednie, no to można to naprawić. Dziękuję, dziękuję bardzo. Pan Marek. Panie burmistrzu, ja mam takie pytanie do pana w związku z przeprowadzaniem tutaj, z przeprowadzonymi tutaj pracami budowlanymi drogi, która będzie przebiegała do Tetmajera i Kasprowicza. Chciałbym wiedzieć, jakiej kategorii będzie ta droga. Gminna. To w takim razie zadam drugie pytanie. Dlaczego tam nie było w takiej sytuacji uwzględnionych chodników? Bo jeżeli to będzie droga gminna, musi spełniać odpowiednie parametry, a z tego, co nam tu wiadomo, na stan obecny, no, nie był zaprojektowany chodnik. Z tego, co też pamiętam, na którejś ze sesji też tu padła propozycja z pana strony, panie burmistrzu, o projekcie ścieżki rowerowej, która by miała właśnie połączyć tam później, prawda, Mszanę i tak dalej. No i teraz mieszkańcy zostają i bez chodnika, no i bez tej ścieżki rowerowej. I chciałbym wiedzieć, jakie są ewentualnie szanse na wyprostowanie tego tematu. No, pan burmistrz się może już na tak, końcu tak, odniesie. Dobrze. Kolejna, czyli tutaj będę, ja jeszcze to napiszę na piśmie w formie interpelacji. I tutaj jeszcze ponownie wracam w przeszłość. Co jest z uchwałą, na jakim jest etapie uchwała, która tutaj była składana, wszyscy radni tutaj zaaprobowali właśnie, w sprawie przejścia podziemnego między Tetmajera a Kasprowicza, bo do tej pory nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi, przynajmniej ja takiej odpowiedzi nie uzyskałem, a prace tam cały czas trwają. I
czy faktycznie będzie uwzględniana ta przebieg kanalizacji w tym momencie też pod tą inwestycją tam kolejową. I jakie są szanse, ponieważ tutaj mieszkańcy, inicjatywa jednego z mieszkańców była taka, że pozbierał wszystkie podpisy na tej bocznej Kasprowicza naszej w sprawie kanalizacji. Jakie są szanse, panie burmistrzu, w tej sprawie, bo tam wszyscy mieszkańcy się nam zadeklarowali i chciałbym wiedzieć właśnie, jak to będzie. Z tego, co wiem, no to ta boczna Kasprowicza łącznie z Zarytem była wyłączona z aglomeracji miejskiej. I czy byłaby taka szansa, żeby po prostu ten proces jakoś odwrócić w przyszłości? Bo tak jak mówię, wszyscy tam mieszkańcy zadeklarowali, że chcą tą kanalizację. Domów nam dość dużo przybyło w tej chwili. I też bym chciał, żeby pan burmistrz się tutaj do tego zgłosił. I też jeszcze raz, bo wiem, że była poprawiana przez wykonawców ta boczna Kasprowicza, którą robili tam prace związane z gazociągiem. Panie burmistrzu, tam gdzie wyciągali te płyty się ponownie zapadły na tym odcinku. Także bardzo bym prosił, żeby jeszcze raz podjechali panowie i poprawili, bo o co prosiliśmy, tak robili, także tam też zgłaszam ten problem, żeby ta sprawa była załatwiona. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Jan? Ja mam w zasadzie takie dwa pytania. Panie burmistrzu, ja już wielokrotnie zwracam się do pana burmistrza z wnioskiem o wykonanie przez właściwe firmy prac związanych z uzupełnieniem asfaltu. Niestety może będę nudny w tym momencie. W drogach gminnych w ramach pozimowej naprawy nawierzchni dróg. W odpowiedzi uzyskiwałem w sumie tajemniczo brzmiące informacje typu w miarę posiadanych środków sprzyjających warunków atmosferycznych, możliwości technicznych i przerobowych po zabezpieczeniu środków w budżecie gminy. I chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że z prośbą o wykonanie wyżej wymienionych prac zwracam się po wielokroci to w różnych okresach czasowych. I tu może podam niektóre przynajmniej daty: 28 czerwiec 2021, 12 października 2022, 22 luty 2023, 18 maj 2023, 28 czerwiec 2023, 25 października 2023, 29 listopada 2023. W sumie bez efektu. Dlaczego podaję daty? To nie są daty z końca zimy, to są praktycznie daty z całego roku. W związku z powyższym zwracam się do pana burmistrza z pytaniem, kiedy wypełnią się wyżej wymienione okoliczności, dzięki którym mieszkańcy ulic Stroma, Wiejska czy Zagórzan doczekają się wykonania niezbędnych prac związanych z naprawą uszkodzeń nawierzchni ulic po tych pozimowych. Przy czym również chcę zaznaczyć, że to też szkody, te ubytki nie są związane tylko i wyłącznie z ostatnią zimą, ale i z poprzednimi. Czyli to są sprawy jak gdyby takie zaległe. I drugie pytanie. Również wielokrotnie zwracałem się do pana burmistrza z wnioskiem o wykonanie przez odpowiednie służby przeglądu warunków bezpieczeństwa na istniejących przejściach w naszym mieście, przejściach dla pieszych. I są to wnioski z 27 stycznia 2021 oraz 26 maja 2022. Zgłaszane wnioski dotyczyły poprawy stanu widoczności zarówno lokalizacji przejść, jak również i widoczności pieszych na nich przebywających. W związku z powyższym zwracam się do pana burmistrza z zapytaniem, czy został wykonany taki przegląd, a jeżeli tak, to jakie są jego wyniki. W sumie według wykonanego przeze mnie, no, kierowcy z kilkudziesięcioletnim stażem, przeglądu przejść dla pieszych na terenie miasta stwierdzam, że na istniejących ponad 80 przejściach dla pieszych na terenie miasta
Odpowiednie warunki widoczności, a co za tym idzie i bezpieczeństwa korzystania z nich, spełniają 22 przejścia. 61 posiada mniejsze lub większe deficyty w zakresie widoczności osób na nich przebywających. I również tutaj, mając świadomość amatorskiego charakteru wykonanego przeze mnie przeglądu, chcę zwrócić uwagę władz na pilną potrzebę podjęcia działań związanych z bezpieczeństwem na miejskich drogach. Naprawdę nie jest z tym dobrze, bo tak jak powiedziałem, 61 przejść w mniejszym lub większym. Z jednej strony są lepiej oświetlone, z drugiej strony praktycznie widoczność jest zerowa. Albo w ogóle tych przejść nie widać, bo nie widać pasów, nie widać w ogóle osób, które w tym miejscu przebywają. I naprawdę już w trosce o bezpieczeństwo tutaj ludzi bardzo bym prosił o pilną reakcję na to. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Michał. Panie burmistrzu, chciałem zapytać, czy budując przejścia dla pieszych, któreśmy zainwestowali dosyć duże środki, szczególnie przejścia przy liceum, jak i przejścia na Orkana, czy wykonawca daje gwarancję na wykonaną swoją usługę? Bo rzeczywiście przejście koło liceum już jest tak zniszczone i wybite. To jechałem 3 dni temu czy 4 i ten. Dobrze, i to wycofuję to. I druga rzecz, a to na Orkana, to dzisiaj jechałem i dalej są wybite. Obydwa. To jest kwestia. Natomiast druga rzecz, chciałem zapytać, czy pozimowe oczyszczenie tych korytek ściekowych, to znaczy między chodnikiem a ulicą, nie można by było zastosować tego naszego nowego pojazdu, który czyści, środkuje i zbiera od razu. Przecież tam są zgnite liście, które po zimie zostały. Bardzo brzydko to wygląda i szpeci nasze ulice, szczególnie ulicę Chopina. Mieliśmy senioriadę, gdzie to naprawdę było nieelegancko w porównaniu z ludźmi, którzy tam byli i na to zwracali uwagę. Tak samo jest na ulicy Orkana, tak samo jest na ulicach sąsiednich. Mamy przecież odpowiedni sprzęt i widzę, że on już od dłuższego czasu nie wyjechał na ulicę. Choćby nawet śnieg spadł, to i tak on już tych liści nie naniesie, bo one są zgnite z jesieni, przez wiatr naniesione i przez śnieg zniszczone. To tylko tyle, żeby po prostu to doprowadzić do porządku nasze przynajmniej główne ulice. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Robert. No, odnoszę się również do tych pozimowych spraw, bo na naszym osiedlu ta główna droga, a nie tylko, a i boczne też, po tych zimowych łydkach, jakby powiedzieć, wygląda tragicznie. I zwracam się z taką prośbą, panie burmistrzu, żeby nie zrobić projektu tej głównej drogi na Traczykówkę, projekt przynajmniej, bo jak się pokażą pieniądze, to można by było ją zrobić, bo naprawa i klejenie to prawie przerasta wykonanie nowej tej nawierzchni i nowej drogi. Dodatkowym atutem tego projektu jest to, że tam nie zalegamy z żadnymi, jakby powiedzieć, nie, barierami czy za tym, żeby wykonać, bo to są tereny gminne, nikt nam tam nie przeszkadza. O, wiem, że na pewno no, Nowy Ład czytamy wszystko, pieniądze będą pokazane, a jak będzie projekt, może się udało zrobić. To raz. Z drugiej strony tam był tam w imieniu mieszkańców, mieszkanie jednej miała powstać barierka taka, która tam jest dość stromo, jest zejście do ich posesji i podobno z tego, co się dorientowałem, to że pieniądze były na to, a w tej chwili, że znikły i chciałbym, żeby to wróciło do tego, żeby ten. Dodatkowo jeszcze takie pytanie mam odnośnie, to już jest Rabki, dalej odnośnie rynku, panie burmistrzu, tego tyłu. Idzie wiosna, idzie ten, jeżeli tam nie utwardzimy przynajmniej tego placu za tym, cośmy zrobili, to będziemy myć rynek na okrągło to, cośmy zrobili. No, dlatego wymagałoby to może przynajmniej utwardzenia. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani Dorota. Panie burmistrzu, ja tylko w sprawie pozimowego oczyszczania takiego centrum, można powiedzieć, Chabówki, czyli okolic przedszkola i szkoły, łącznie z zatoczką, bo to jest sprawa taka pilna u nas. Dziękuję. Dziękuję. Pan Paweł. Ja też może do tego rynku wrócę. Ten kolega Robert wspomniał. Dotyczy tego samochodu, który ciągle tam stoi koło tego sklepu Miś Żółty. Ma platformę ściągniętą i na tej platformie poukładany ma towar i stoi na tej drodze cały czas, a myślę, że to jest droga gminna. Więc z tym też by trzeba było jakiś porządek zrobić, no bo on sobie to miejsce znowu że zastoi i będzie stał tak cały czas. Kolejne jakby takie taka interpelacja, czyli chodzi o zamontowanie koszy, które zostały zdemontowane po remoncie tej drogi Poniatowskiego, tam powyżej, ten odcinek, który był robiony. Ten nowy odcinek, który został zrobiony, tam były kosze, niektóre są powyciągane, odłożone na bok, pewnie niektóre są uszkodzone, może trzeba było to wymienić albo całkowicie nowe założyć, bo skoro nowa droga, nowe lampy, no to można nowy kosze jakiś założyć. I co jeszcze? Aha, i tutaj przypominam o tym uporządkowaniu terenu wokół tamy pod wyciągiem tam na Słońce u samej góry. Czyli ułożenie tych ławostołów, zamontowanie tablicy, uporządkowanie tego terenu, wysypanie tłuczniem. I tutaj jeszcze natknąłem się na taki w mediach program, że samorząd województwa małopolskiego ogłosił nabór wniosków do pilotażowego programu polegającego na zakupie przez gminę kompostowników. Czy nasza gmina się mogła starać o takie wnioski i o środki, które tam są? Tych środków jest 2 miliony. Była taka możliwość, to myślę, że mieszkańcy by chętnie zakupili takie kompostowniki i automatycznie zmniejszyłoby się ilość odpadów zielonych. Dziękuję. Dziękuję. Pani Dorota. Ja mam takie pytanie, jeszcze wracając do rynku, bo tam mieszkańcy prosili o to, żeby umożliwić im dostęp do tablicy ogłoszeń, bo wszystkie te są za szybką, a oni by chcieli chociaż dostęp do jednego, żeby móc swoje informacje tam wieszać. Kolejne na prośbę mieszkańców, skończyliśmy remont ulicy Bystrej, ale wjazd na tę ulicę jest w dosyć fatalnym stanie. Wnioskuję o poprawę tego wjazdu na tą ulicę i tak samo o dosypanie tłucznia na bocznych ulicach, gdzie mieszkają ludzie. Jest po prostu pozimowy problem z dziurami. Dziękuję. Dziękuję. Pani Aleksandra. Taki dzisiaj widzę temat rynku jest dużo na temat rynku. Jeszcze mam jedno pytanie. Chodzi o założony tam monitoring na rynku. Czy on działa? Mają pytania, co po niektórzy, czy on faktycznie działa, czy to tylko atrapa? Bo taka prawda, bo twierdzą, że on prawdopodobnie nie działa, ale bardzo proszę o sprawdzenie i odpowiedź. Następna sprawa, są tam nasadzenia na rynku różne, drzewa, krzewy, kto będzie tym się opiekował? Czy to już jest postanowione, rozstrzygnięte? Bo to są wszystko nowe nasadzenia, żeby to jakoś fajnie utrzymać i żeby to rosło. Czy jest już jakaś decyzja w tej sprawie? Następna sprawa, kiedyś też tam po prostu prosiłam o posprzątanie żwiru. No pomogły teraz warunki atmosferyczne z ulicy Schodnika na ulicy Orkana. Po tej nawałnicy były naniesione bardzo dużo żwiru, ziemi. Do tej pory to zostało nieposprzątane. Wygląda to tak, jak wygląda, to jak mówię. Troszkę pogoda pomogła, bo deszcze trochę dalej to spłukały. Może jest mniej tego wszystkiego naniesione, no ale jest w dalszym ciągu. W związku z tym nie pomogła moja prośba i nie było żadnego odzewu w tej kwestii. Następna sprawa moja jest taka, że poprosiłam w poniedziałek pracownika geodezji o przygotowanie dokumentów, które były mi bardzo potrzebne, żeby dzisiaj można było rozmawiać na sesji na ten temat. Pracownik mnie poinformował, że powinnam sobie wystąpić. To jest odpowiedź ponoć. Pracownik taką odpowiedź uzyskał, nie wiem, czy od pana burmistrza, czy od pana sekretarza, że powinnam sobie złożyć zapytanie na piśmie
gdzie ja mam prawo korzystać z ustawy, która mi daje, ustawa mi daje taką możliwość, że mogę wykorzystać ustawę i nie muszę składać żadnego pisma ani wniosku. I łącznie z tym, że mi zaproponowano, żebym złożyła informację publiczną w tym zakresie. Tak samo jako radna nie muszę tego składać, gwarantuje mi to ustawa samorządowa. W związku z tym uważam, że zostało znowu złamane prawo i znowu mam problemy z uzyskaniem informacji, na które chciałabym mieć jakąś wiedzę. Nie wiem dlaczego, mogę się tylko domyślać i chciałabym usłyszeć odpowiedź, dlaczego nie mogę tego dostać, nieładnie mówiąc, od ręki, korzystając z ustawy, które mam zagwarantowane. Pan sekretarz ponoć powiedział, że mam sobie napisać wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Proszę o wytłumaczenie tego, a jak już, to może nie pana, tylko poproszę prawnika, radcę prawnego, żeby zszedł. Żeby zszedł i żeby po prostu mi powiedział, dlaczego łamie się ustawę w Urzędzie Miasta. Dziękuję. Dobrze. Pan Darek. Panie burmistrzu, takie... Czy będę wracał do tych koszy, które, jak pan mówi, że ktoś pilnuje na Rabce i są, jak ja to mówię, nie wiem, czy po zimie, pouszkadzane przez tych, co odgarnują. Tam na Podhalańskiej są dwa, jeden koło Dawidka, drugi troszkę niżej. To jest jedna sprawa. Jakaś osoba kompetentna, która powinna po Rabce przejechać i popatrzeć, nie tylko to, co ja zgłoszę. Chociaż zgłaszałem i nie było usunięte na bieżąco. Drugie, Boczna Podhalańska, jak wyłączony prąd od piątku, dalej nie świeci. Zgłosił pan komuś? Było. Teraz na sesji. Myślałem, że ktoś to zauważył, że nie ma. To jest jedna. No i trzecia taka sprawa, jak to mówię, wrażliwy temat, jako chodzi o budowę kolei. I jechałem wczoraj po południu. Droga z Błota, chociaż przejechane, nie powiem, bo było po 17:00 przejechane, ale koło krawężników Błota tutaj od straży w stronę Janosika jest. I nie wiem, kto to będzie. Kto będzie nakładał w ogóle na sprzątanie tych dróg po inwestycji, czy nasze miasto, czy jak to w ogóle się ma? Czy będziemy w takim syfie siedzieć? Chciałbym na to uzyskać, bo to już parę razy zgłaszam na ten temat kolei. I to w ogóle to można to przejechać, umyć, zebrać, a nie, że jakieś błoto zalega koło krawężników czy gdzieś. Tyle mojego. Dziękuję. Pan Piotr. Na terenie miasta mamy kilka tablic informacyjnych montowanych jeszcze za czasu świętej pamięci pana Rapacza. Tablice te są w stanie, tak delikatnie mówiąc, złym. Przydałoby się albo kapitalny remont, albo je wymienić na nowe. Chodzi o te tablice, co jest przy Słoniach, na placu Mikołaja, tak przy urzędzie tak samo. Dziękuję. Dziękuję. Pan Rafał jeszcze prosił. Tutaj przypomniałem takie dwa drobne, bo mieszkańcy mi zgłaszali, panie burmistrzu, że w parku zaznaczonych jest około 30 drzew do wycinki i są zapytania, czy była jakaś opinia dendrologa, czy te drzewa można wyciąć, na jakiej podstawie one były zaznaczone. Jeszcze jedno, był taki program Rozświetlona Polska dotyczący wymiany oświetlenia sodowego na LED-owe. Czy gmina nasza uczestniczyła w tym programie i jakie były wyniki tego programu? No, dziękuję bardzo. Czy można? Tak, czy proszę, można? Proszę. Ja przypomniałem sobie i przepraszam Darek, że będę po prostu wchodził w twoją dzielnicę. Chciałem zapytać, już wiem dokładnie, że na pewno nie wchodzi do realizacji ulica do Pociesznej Wody. W związku z tym prosiłbym, czy by przynajmniej w okolicy ujęcia wody tego budynku wodociągu, gdzie wodę z Raby ujmują, czyli ten przy Pociesznej Wodzie, nie postawić przy jednej lampy solarnej, żeby od tego odcinka, co idzie tam do Balów, tam jest ostatnia lampa i od Balów do
basenu nie ma żadnej lampy. Jest noc, jesień, czy w ogóle jest masakra. Woda tam stoi, auta jeżdżą, ludzie po prostu idący, a pobocza nie ma chodnika. I ludzie po prostu albo muszą zwiewać, uciekać na pobocze, albo po prostu zostaną. Przynajmniej jedną lampę, maksimum dwie wystarczy, żeby na tym odcinku od Balów do przynajmniej do basenu, a później tam już jest jakieś większe po prostu przestrzeń, gdzie jest widoczna, gdzie można skręcić na ulicę do góry, na osiedle, nie wiem, tam do Gawronówki i tak dalej. Dwie lampy by wystarczyło, panie Darku. Pan myśli tak? Panie Michale, ad vocem do pana wypowiedzi. Ja zgłaszałem, nie wiem, nie chcę, żeby było przesadzone z pismami, 6 na pewno pism. O remont, o lampy, o chodniki, o to. I ja wiem. I jak ja mówię teraz ostatnio, jako na tym roku. No panie Pawle, no niektórzy mają, no właśnie, to pan powinien się w tym momencie, no ja wiem, bo gdzie indziej się robi, także. Dobrze. Wszystko? Czy jeszcze ktoś z państwa zapytania? Pan burmistrz odniesie się do części. Panie przewodniczący, szanowni radni, postaram się krótko odpowiedzieć, ale na piśmie odpowiemy, mam nadzieję, wyczerpująco. Jeżeli chodzi o te tablice ogłoszeń, to myśmy rozmawiali między innymi z generalną, bo to jest i przy ich drodze, zadeklarowali, że to zrobią. Kiedy, to jest inna sprawa, ale zadeklarowali, że to wykonają. Natomiast co do tej drogi na Gackówkę, to tam niestety faktycznie ta stromizna jest straszna i tam bezwzględnie, jeżeli tak jest. Ale jak państwo pamiętacie, bo ja dzisiaj między innymi mówiłem o tym w swoim sprawozdaniu, że zostało wszczęte postępowanie między innymi na wykonanie remontów cząstkowych na wierzchni dróg gminnych, to o czym państwo mówicie, i tak samo dostawa tłucznia wraz z budowaniem na potrzeby gminy. My to robimy w formie przetargu, żeby nie robić po kolei i dawać po trochę, tylko żeby zrobić na całość to, co jest zapotrzebowanie, i mam nadzieję, że w ciągu roku zostanie to zrealizowane i tam, gdzie jest to konieczne i niezbędne, że będzie to wykonane. Bo na podobnej zasadzie tutaj było powiedziane to, co między innymi pan Rafał mówił, koło Wiosny na tej drodze, czy koło Dewajtisu. Pan Marek tutaj wspominał między innymi o drodze na Tetmajera, chodniku i przejście, ale również kanalizację. Więc po kolei, jeżeli chodzi o drogę, na dzień dzisiejszy to jest grunt przejęty pod potrzeby inwestycji. Gdy inwestycja zostanie zakończona, jest przyjęta pewna procedura, że po dokonaniu odbiorów gminie zostanie przekazana ta droga, a gmina deklaruje, że będzie ją utrzymywać oczywiście w należytym stanie i że będzie o to dbać i to respektować. Co do chodnika, tam nie mogli gdzieś między budynkami w ogóle tego zmieścić i stąd jest tylko zaprojektowana droga. Ja bym może dokończył. Natomiast kolejna kwestia co do przejścia. Myśmy te wszystkie wnioski, o których żeście państwo mówili wtedy w sierpniu na tym spotkaniu również, to wszystko zostało przesłane do PKP, ale również do projektanta i wszystkie te wnioski, które były złożone wtedy, miały być jeszcze dodatkowo przeanalizowane. Nie wiem, czy pan Adam otrzymał jakąkolwiek odpowiedź w tej sprawie, ale były wysłane właśnie między innymi właśnie przez Wydział Geodezji, więc ja tego teraz nie wiem, ale myślę, że pan Adam powie, czy dostaliśmy jakąś odpowiedź, czy nie, panie Adamie. Nie ma na razie żadnej od nich. Kolejna kwestia, przebieg kanalizacji. Pan tutaj wspominał między innymi o Zarytym i o ulicy Tetmajera. Udało nam się dogadać w ten sposób z PKP, ale głównie z projektantem, który tą trasę projektował, że w Zarytym będą 4 przejścia, natomiast jedno było na Tetmajera wrysowane, można powiedzieć, od razu, natomiast było jeszcze to drugie, o którym pan wspominał, i o to drugie wnioskowaliśmy i na spotkaniu, nie wiem ile to było, z miesiąc, może półtora,
przedstawiciel PKP powiedział tak, że oni się do tego przychylą i rozstrzygną to na naszą korzyść. Bo chodzi o to, że oni tam jeszcze biją między innymi Larsena i jeżeli to zostanie wykonane teraz, to później nie będzie możliwości przejścia praktycznie z tym. I powiedział nam pan, że żebyśmy później zapomnieli, że oni wyrażą zgodę na takie przejście. Co do gazociągu, powiem tak, my jeżeli dajemy firmie zgodę, to na pewnych warunkach i firma, która wykonuje przejście, ma obowiązek przywrócenia to do stanu pierwotnego. Jeżeli jest taka sytuacja, tak jak pan mówi, no to myśmy je zgłaszali, bo oni wiedzą, jakie są obwarowania, tam gwarancja jest 24 miesiące. I jeżeli tak jak pan mówi po raz drugi, to im zgłosimy po raz drugi, żeby to po prostu zostało poprawione. Pan Jan tutaj mówił, że piszemy o uzupełnieniu dziur, że w miarę posiadanych środków. No niestety tak to jest, że posiadamy tych środków. Pamiętacie państwo, bo ja w tamtym roku zadałem wam też pytanie, że w ciągu całego roku na łatanie dziur przeznaczyliśmy 700 tysięcy. I pytanie jest to ile? Milion jeszcze dołożymy? Ja myślę i myślę, że większość z państwa wie, te drogi kiedyś w przeszłości były budowane bez podkładu. Wielokrotnie były robione bez, ja już nie mówię, że dokumentacji, ale po prostu były robione, wszyscy się cieszyli, że wyasfaltowano drogę. Natomiast dzisiaj mamy taką ilość samochodów i o takim tonażu, że niektóre drogi po prostu tego nie wytrzymują. Część dróg jest za wąska, część trzeba przebudować, jak państwo wiecie. No i efekt tego jest właśnie taki, że niestety te dziury robią się dosyć szybko. Natomiast ja uważam, że powinniśmy tam, gdzie jest potrzeba, jak najbardziej uzupełniać te ubytki, ale przede wszystkim powinniśmy te drogi przebudowywać, żeby one spełniały pewne standardy, żeby nie rozpadały się nam po roku czy po dwóch, tylko żeby mogły służyć nam lata jako mieszkańcom. To znaczy, proszę. No przewodniczący tu jest, ja udzielił mnie głosu. To proszę, to może tak tylko, ale króciutko. Czy na końcu, jak pan burmistrz już skończy? To może na sam koniec. Dobra. Dobrze? Dobrze. Jeżeli chodzi o sprzątanie ulic, my mamy z tymi firmami, które mają odśnieżaną, podpisaną taką umowę, że na koniec sezonu zimowego, jeżeli zlecimy to teraz, co też możemy zrobić, to musimy mieć świadomość, że będziemy musieli za to dodatkowo zapłacić, bo tak to wygląda. Proszę. Nie, w Rabce było tylko zaznaczone, w sołectwach nie. Zapisałem, koło szkoły i koło przedszkola, to co pani powiedziała, tak. Koło szkoły jest wojewódzka droga, tak, żeby wpłynąć na to, żeby to było posprzątane, bo to generalnie potem jest efekt taki, że siedzi to nawet do późnej jesieni, więc jest po prostu trudno. Ja nie mówię, bo wiadomo, że mieszkańcy mają obowiązek sprzątać na chodnikach, które przylegają bezpośrednio do posesji, ale są takie tereny, gdzie no, są ewidentnie nasze gminy, przedszkole, szkoła, żeby tutaj zadbać, żeby to było po prostu no, doprowadzone do takiego porządku. Idą święta i żeby to było przed świętami uporządkowane. Postaram się. Pan Robert pytał o drogę na Traczkówkę w tym terenie, gdzie mamy własność. Jak państwo pamiętacie, myśmy przystąpili do projektowania najpierw tej drogi, która jest w kierunku Traczykówki, bo jak państwo wiecie, ta droga dojazdowa jest w kierunku ulicy Nowy Świat tu do góry, żeby tą drogę zaprojektować. Natomiast tamtą drogę, jak będziemy mieli środki, myślę, że możemy projektować, nawet potrzeba ją projektować i nikt nie mówi, że nie. Mówił pan tutaj jeszcze o tej barierce. Tam była sytuacja taka, że w momencie, jak realizowaliśmy inwestycje, i tam, gdzie nam te osoby zgłosiły jakieś uwagi, to myśmy je wtedy zrealizowali. Natomiast dzisiaj mamy inwestycję zakończoną. No i teraz jest pytanie, jak my to mamy płacić? Bo to jest pytanie w tamtym rejonie. Co do rynku i utwardzenia, powiem tak, bo już państwu wspominałem, tą drugą część rynku to 40 arów, które było wydzierżawione w 2018 roku,
jeszcze za poprzedniej rady na rzecz przedsiębiorcy. Przedsiębiorca zadeklarował, że przygotuje projekt i zrobi utwardzenie tego terenu. Niestety nie wywiązał się z tego i tak jak Państwu mówiłem, końcem ubiegłego roku odebraliśmy mu ten teren. Natomiast ma przygotowany, ale jeszcze nie ma tam wszystkich pozwoleń na realizację tego zadania. I zaproponowałem mu, żeby nam ten projekt, dokument przekazał, że my go dokończymy i że wykonalibyśmy tą inwestycję tak jak tu zaczęliśmy w tej pierwszej części. Natomiast w tej drugiej części wtedy moglibyśmy zrobić między innymi plac targowy, bo nie jest to mały obszar, to jest 40 arów i myślę, że byłoby to możliwe, żeby nie powiedzieć, że konieczne, bo tam zawsze był plac targowy i myślę, że wszyscy się do tego po prostu przyzwyczaili. Kolejna rzecz to jest rynek. Jeżeli chodzi o ten samochód, to mogę powiedzieć tak, że tam jest przygotowana nowa organizacja ruchu i myślę, że będzie tam wtedy zaznaczone, że jest to tylko faktycznie na czas rozładunku i że te samochody tam po prostu... Tak, ale to myślę, że w tym regulaminie będzie to wszystko właśnie zawarte, wpisane. Na jaki długi okres czasu? Ile minie to uregulowanie tego ruchu? A nie wiem, ile to Panie Adamie, coś takiego, ta organizacja ruchu? Ile? Ponad miesiąc? Nie dłużej niż miesiąc. To ten Pan będzie jeszcze miesiąc tak stał, tak? Znaczy, to, o czym tutaj Pan Paweł jeszcze mówił, jeżeli chodzi o ulicę Poniatowskiego, staramy się tam w miarę możliwości te rzeczy uzupełniać po kolei. No i myślę, że między innymi tamten plac przy tej tamie też zostanie właśnie uporządkowany. Co do kompostowników, myśmy złożyli wniosek jako gmina, otrzymaliśmy na to pieniądze i to było ze względu na wnioski, które składali. Myśmy dostali na 50 kompostowników. Takie jest założenie, że to będzie w 100% finansowane, ale będziemy mówili mieszkańcom, że faktycznie będą mogli złożyć takie wnioski i taki kompostownik będą mogli otrzymać, ale może kto otrzyma, bo jeżeli będzie więcej chętnych, to byłbym za tym, żeby komisja, pana komisja konkretnie przyjęła jakiś regulamin i żebyśmy zdecydowali, żebyście Państwo zdecydowali ewentualnie, kto ten kompostownik otrzyma. Czy te wnioski były złożone teraz, w lutym, bo to była tylko data chyba do 7 lutego, tak? Bo ja na poprzedniej sesji o to pytałam. Ale myśmy złożyli ten wniosek w styczniu, tak. Dziękuję bardzo. Tak. Co do tablicy ogłoszeń w rynku, powiem tak, że pani, która tam pracuje i w kiosku, tam mają klucz do tego. Także można tam skorzystać z tej tablicy, tam nie ma żadnych przeszkód. Jeżeli chodzi o ulicę Bystrą, tam w miarę to jest zbierane, porządkowane, bo tam było dosyć dużo rzeczy jeszcze do uporządkowania faktycznie. Jeżeli chodzi o monitoring w rynku... To sprawdzimy to jeszcze dziś, bo powiem szczerze, że tego nie pamiętam, ale dobra. Jeżeli chodzi o monitoring w rynku, to mogę powiedzieć tak, że działa na tyle, na ile ja wiem, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sprawdzić. Jak Państwo wiecie, mamy też monitoring tutaj, który był też robiony równolegle, można powiedzieć, też przez tą firmę tutaj od Słoni w kierunku parku. No zadziałał skutecznie, bo nawet jak został zniszczony, to udało się ustalić kto. Proszę. Aha, jeszcze o zieleń. To znaczy my będziemy robili ten przetarg na utrzymanie zieleni w Rabce i między innymi zostanie to dołączone do tego przetargu. Tak. Nie, bo spółdzielnia deklarowała, że ona jest zainteresowana parkiem.
raczej pracami tam. Tak, i bulwary. Natomiast tutaj, no to ogłaszamy przetarg, tak jak i w tamtym roku, i firma, która to wygrywa, ona to otrzymuje. Pani tutaj wspominała jeszcze o tym wystąpieniu ustnym do pracownika. Ja myślę, że poproszę później, ale to może na koniec. Poprosiłbym, żebyście panowie też jeszcze na ten temat odpowiedzieli. Co do braku koszy, ja tu już kiedyś pytałem też między innymi, ile tych koszy ewentualnie u nas może być, bo jak państwo pamiętacie, mamy 700 koszy i 311 w sumie. No plus, bo chodzi o park. Czyli tym sposobem mamy ponad 1000 koszy na terenie naszej gminy. Jeżeli chodzi o ten prąd na ulicy Podhalańskiej, no ja tego nie wiem. Jeżeli państwo zgłosicie, no to zgłaszamy firmie, która zajmuje się konserwacją i naprawą takich rzeczy i robią to raczej w miarę na bieżąco. Więc myślę, że tak jak pan dzisiaj mówi, jeżeli to jest do dzisiaj, że nie świeci, możliwe, to po prostu postaramy się, żeby to zostało uruchomione. Z czego to wynika? Powiem szczerze, akurat tam też nie wiem. Przygotowaliśmy cały dokument, jeżeli chodzi o... Aha, bo tu gdzieś było to rozświetlamy Polskę, to dobra, dojdę do tego. Kolejna kwestia to jest czystość dróg związanych z inwestycją, którą prowadzi PKP. Pan Adam może potwierdzić, bo jest w stałym kontakcie i z firmą, i te wszystkie uwagi, które zgłaszacie państwo, czy zgłaszają mieszkańcy, one są zgłaszane w firmie wykonawczej, są zgłaszane PKP, ale bardzo dużo również mieszkańców dzwoni do naszej Straży Miejskiej. I proszę zwrócić uwagę, że praktycznie w każdy dzień w którymś miejscu jest Straż Miejska, od Zarytego aż po ulicę Zakopiańską. Jeżeli państwo nie wierzycie, proszę zapytać komendanta, bo to, co państwo mówicie, mieszkańcy też zgłaszają i oni są na tej trasie. Natomiast to, o czym pan również wspominał, że myją, że sprzątają, starają się, no ale wygląda to czasem faktycznie różnie, ponieważ jak popada i wywożą tą ziemię czy grunt, no to efekt jest tego taki, że mimo, że ta maszyna jeździ i sprząta, to dużo jeszcze trzeba faktycznie w tym zrobić. Panie burmistrzu, my zastanawiamy się nad innymi remontami drogi, a po ich inwestycji to my będziemy musieli remontować niektóre drogi. No bo jest. Ale szanowni państwo, myśmy tu mówili na początku, ja mówiłem przynajmniej, jak firma weszła tutaj do wykonania, żeśmy zrobili wspólną inwentaryzację drogi, że to jest nagrane wszystko. I w tej umowie, jaką ma firma, między innymi z PKP, jest zapisane, że mają otworzyć drogi do stanu pierwotnego. Natomiast w Habówce, koło remizy, jak firma nie chciała pewnych rzeczy wykonać i ewidentnie, mówiąc krótko, wykręcała się, to myślę, że państwo pamiętacie, zwróciliśmy się z prośbą do PKP, żeby firmie nie wypłacili pieniądze. I jeżeli tu miałaby być sytuacja podobna, to zrobimy identycznie, bo nie może być tak, zgadzam się, żebyśmy zrobili drogę tak jak Kasprowicza, którą żeśmy parę lat temu, jak państwo pamiętacie, zrobili i że teraz nam firma rozjeździ drogę, oni zabiorą pieniądze i pójdą, a my zostaniemy z tymi rozjeżdżonymi drogami. Dziękuję. Kolejna kwestia dotycząca właśnie jeszcze tych tablic informacyjnych. Powiem tak, że te tablice faktycznie niektóre są w stanie takim, powiedziałbym, wiekowym, wskazującym. I proszę zgłosić, które tablice uważacie państwo, że należałoby wymienić, bo tak jak PTT nam na przykład zgłosił swego czasu, że gdzie moglibyśmy umieścić czy te ławo, stoły, czy jakąś tablicę, staraliśmy się to zrobić. Jeżeli państwo zgłosicie też, w którym miejscu uważacie, że coś takiego powinniśmy zrobić, to postaramy się zrobić. Jeżeli chodzi o drzewa w parku, nie wiem, kto pomalował tym sprayem, bo te informacje też słyszałem i znam. Natomiast na pewno nie było to robione na zlecenie Urzędu Miejskiego, nic z takich rzeczy. Natomiast nie wiem, czy państwo pamiętacie, ileż to było 2 tygodnie temu chyba, że były przycinane tylko gałęzie i to wszystko, co myśmy zakładali jako samorząd, że w parku zrobimy. Tam, gdzie stanowiło to pewne zagrożenie, bo niektóre osoby nam zgłaszały, to faktycznie te przycięcia żeśmy zrobili i nic więcej nie planujemy, żadnych wycinek. Nie wiem, kto te oznakowania porobił, bo widziałem.
Proszę. No, kolejna kwestia to jest ta związana z tym projektem Rozświetlamy Polskę. Złożyliśmy jako gmina w ubiegłym roku w sierpniu też projekt do tego, dokument do tego projektu, że również, żeby wystąpić o środki finansowe. Część gmin dostała, część, ale nie jest to ani większość, natomiast było powiedziane w pewnym momencie, że sukcesywnie gminy będą otrzymywały te środki. Więc mam nadzieję, że i nasza gmina również otrzyma, ale wniosek żeśmy złożyli. Proszę. To znaczy ja mam nadzieję, że będzie kontynuowany z tego względu, że zapowiedziano, że w ubiegłym roku tych środków, które przyznano gminom, była określona ilość i nie było możliwości, żeby zaspokoić potrzeby wszystkich samorządów. Natomiast na spotkaniu styczniowym z wojewodą, wojewoda wspominał, że widząc, że ten projekt cieszy się ogromnym zainteresowaniem samorządów, będą starali się również, żeby to kontynuować. Mam nadzieję, że będą kontynuować, tym bardziej, że mamy przygotowaną całą dokumentację. Mamy złożony również ten projekt do funduszy norweskich, jeżeli chodzi o wymianę oświetlenia w całej gminie. No i póki co tam jesteśmy na liście rezerwowej. Natomiast tutaj z tego projektu, to mam nadzieję, że te samorządy też te środki pozyskają. Jeszcze została jedna rzecz, to o czym pan Michał później wspominał, jeżeli chodzi o ulicę do Pociesznej Wody. My ulicę do Pociesznej Wody projektujemy i projektujemy tam między innymi oświetlenie, bo zakładamy, żeby tam wykonać nie tylko drogę, ale również ścieżkę pieszo-rowerową po drugiej stronie Poniczanki. No i mam nadzieję, że jak ten dokument będziemy mieli gotowy, bo można powiedzieć, że on jest na ukończeniu, to znajdą się środki, gdzie będziemy mogli po nie sięgnąć i wykonać tą inwestycję. I tam będzie między innymi i droga, chodnik, ale również oświetlenie, jak najbardziej. Chyba tyle. Dobrze, dziękuję. Pan Marek tutaj prosił ad vocem i pan Jan. Panie burmistrzu, pan tam wspomniał o tej drodze, która jest zbudowana, że nie da się chodnika zrobić, bo przy budynkach nie mieliby gdzie tam zrobić tego chodnika. Jest spora część terenu, dość długiego, o długiej długości, jak się to mówi, tak, długi odcinek, gdzie nie ma żadnych domów, więc tam można byłoby przynajmniej na tym odcinku sobie zrobić ten chodnik, nawet ze ścieżką rowerową. Tym bardziej, że tutaj jak na początku rozmawialiśmy na którejś ze sesji, tu padały informacje, że ma być pobocze i po jednej stronie i po drugiej stronie, prawda? Więc to w ogóle nie byłoby sensu, bo takie tutaj słowa też padały swego czasu, z tego co pamiętam. Więc lepiej zrobić by było po jednej stronie szeroki chodnik i nie byłoby żadnego w tym momencie problemu z poruszaniem się tam i dzieci i pieszych, bo no, tam jest duże osiedle, w takiej sytuacji będzie bardzo niebezpiecznie, jeżeli ta droga faktycznie będzie wybudowana, będzie w dobrym stanie, no to wiemy, co się tam będzie działo. Także bardzo bym prosił, żeby pan burmistrz tam zwrócił właśnie uwagę przy tej inwestycji w tym początkowym etapie, bo jeżeli kolej tak zaplanowała to pobocze, bo z tego co słyszałem i po lewej stronie właśnie miało być i po prawej, gdzie to jest, nie ma sensu, no bo jeżeli będzie torowisko, załóżmy jak tu stoimy, od lewej, no to tam nikt nie będzie w ogóle chodził, bo nie ma sensu. Jeżeli domostwa są po prawej i przecięcie dróg będzie poprzeczne z prawej strony Tetmajera i kolejna boczna Kasprowicza i ta druga, no to raczej piesi będą schodzić od razu, prawda, równolegle do tej poprzecznej drogi, więc tutaj bym prosił, żeby na to zwrócić uwagę, żeby to było projektowane od strony, gdzie znajdują się właśnie te przecięcia dróg, trzech w zasadzie. Dobrze, to są ważne kwestie, te początkowe, więc dlatego zgłaszam tu problem. I jeszcze mam jedno pytanie, bo znaczy takie zapytanie i prośbę. Jak tu jechałem właśnie, jedna z mieszkanek prosiła tam na samym końcu odcinku właśnie już Kasprowicza, żeby dołożyć chociaż jedną ławkę na tej bocznej, na tej głównej Kasprowicza, bo jest dołożona jedna tam pod słupem, była dana. No miejsce troszeczkę takie niefortunne i druga, żeby była właśnie na kolejnym odcinku tej drogi, z tego względu, że są to osoby starsze i właśnie zgłosiła mi ten problem, że no niestety
coraz gorzej się chodzi i muszą odpoczywać gdzieś. Także tam ewentualnie, jeżeli trzeba będzie jakąś zgodę, to mogę pomóc porozmawiać tam z mieszkańcami, kto by tam wyraził chęć obok postawić taką ławkę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Jan? Panie burmistrzu, ja tutaj z pełnym zrozumieniem dla wydolności, że tak powiem, budżetu. Wiem, że w tej chwili wykonanie takiego gruntownego, kapitalnego remontu przynajmniej jednej z tych ulic, które wymieniłem, no nie wchodzi w grę. Dlatego cały czas starałem się przez wiele lat, że tak powiem, zabiegać chociaż o drobne naprawy. Ponieważ to są drogi dość wąskie. Tam nie ma ciągów pieszych. Tam ruch pieszych odbywa się po asfalcie, po drodze, po której poruszają się również pojazdy samochodowe. Teraz mówię, dziury, które tam są, po prostu zagrażają bezpieczeństwu ludzi, którzy tam się poruszają. I z tego względu ja cały czas tutaj zabiegałem o to, żeby chociaż te drobne ubytki zostały uzupełnione. To nie zostało zrobione. Druga sprawa to jest takie ubytki wielkości, no nie wiem, fi 25 centymetrów z upływem czasu stają się już naprawdę pokaźnymi wyrwami, jeżeli przy tym nic nie zrobimy, a nie zostało nic zrobione. W związku z tym to cały czas ten stan tej drogi ulega pogorszeniu i z roku na rok są coraz większe problemy. Więc tutaj chodziło o to, żeby jak gdyby reagować w miarę od razu, jak jest zgłoszenie, no to żeby ten ubytek, na początku niewielki, że tak powiem, załatać. Ja również zwracałem się w przypadku ulicy Stromej, przed zjazdem do bloku, była również niewielka dziura. Wtedy były prowadzone prace przy ulicy Słowackiego. Tam była robiona nawierzchnia asfaltowa. Ja wtedy zwracałem się z prośbą, czy przy okazji tych prac, jeden z pracowników, nie wiem, z taczkami, z połową taczek asfaltu, nie mógłby 50 metrów dalej podjechać i, że tak powiem, tego ubytku załatać. Też zostało to jak gdyby bez odpowiedzi. Dlatego ja mówię, wiem, jakie są, że tak powiem, w tej chwili możliwości budżetowe i absolutnie na razie no nie upominam się o to, żeby droga taka czy inna była zrobiona, bo w centrum trochę tych dróg zostało zrobionych i to jest fakt. Jak najbardziej dzięki. Natomiast mówię, chodzi o takie no drobne rzeczy. Pan Robert jeszcze chciał zabrać? Już dobrze. Mieli jeszcze odpowiedzieć. Tak. Tak, proszę bardzo. Panie przewodniczący, szanowni państwo, panie Olu, czy pani kiedyś nie otrzymała jakiejkolwiek informacji, o którą się pani zwracała? Czy w trybie faktycznie jakby tej interwencji radnego, czy interwencji, czy wniosku o dostęp do informacji publicznej? Pytam tylko, czy po prostu kiedykolwiek pani nie otrzymała. Proszę mi odpowiedzieć. A ja na to nie, odpowiadając, nie kwestionując uprawnień kontrolnych. Proszę inaczej, czy jako radna, ja mam obowiązek składać o dostęp do informacji publicznej, pismo, wniosek. Czy ja mam to, proszę mi to prawnie udokumentować. Czy oczywiście. Ja mam takie prawo? Oczywiście. Czy ja mogę dostać tylko i wyraźnie na podstawie ustawy, która mi to gwarantuje? Po wielokrotnych tutaj jakby z państwa strony czy sugestiach, czy że pracownicy nie przestrzegają
norm prawnych, które ich obowiązują, żeby udostępniać dokumenty. Raczej, panie sekretarzu, ja wejdę panu w słowo. Nie, teraz. Ale proszę nie zwalać winy na pracowników, bo ja nie mam w tym momencie do pracowników uwag. Ale ja muszę dbać o interes pracowników. Szefa, który ma pewne rzeczy, mogę przytoczyć kilka sytuacji, gdzie ja wchodzę i pracownik mi mówi, że musi wykonać telefon do burmistrza i zapytać o zgodę. No przepraszam bardzo, no pracownik komuś podlega w tym momencie, prawda? Tak. Więc proszę mi nie mówić o pracownikach, tylko proszę mi powiedzieć o panu zasadach, o pańskich zasadach i na przykład o burmistrza zasadach, ale nie mówić o pracowniku. No ale na tych zasadach pracują wszyscy pracownicy w tym urzędzie. To podlega mi, jak i burmistrz, organ, który faktycznie dysponuje tymi dokumentami. Przytoczę jedna rzecz. Oczywiście nie negując uprawnień kontrolnych radnego, prawo faktycznie wstępu ma prawo, jeżeli to nie narusza dóbr osobistych innych osób, do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w którym znajdują się informacje i materiały, oraz wglądu w działalność urzędu gminy, a także spółek z udziałem gminy, spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych, gminnych osób prawnych oraz zakładów przedsiębiorstw innych gminnych jednostek organizacji, z zachowaniem przepisów tajemnicy prawnie chronionej. I tu jest faktycznie, jeżeli jest dokument, który podlega tajemnicy prawnie chronionej, a mamy wiele tajemnic, oprócz tajemnicy zawodowej, wrażliwej, z punktu widzenia cyberbezpieczeństwa i innych, to pracownik faktycznie jest zobligowany na podstawie państwa żądania czy wniosku. No nie może być to wniosek w postaci telefonicznego zadzwonienia, proszę przygotować im takie dokumenty, bo nie wiadomo, z której po stronie po prostu rozmawiającego z drugiej strony telefonu, czy to jest osoba faktycznie, która się podaje. Jest zasada pisemności. Jeżeli faktycznie państwo przychodzicie do wydziału i składacie po prostu oczekiwanie, to nie jest inspekcja, to jedna rzecz, to nie jest jakby interwencja poselska, to jest kontrola, którą przytoczyłem tutaj z artykułu 24. Jeżeli pracownik, państwo nie chcecie składać tego na pisemnie, sporządza notatkę na tą okoliczność i w tym momencie uruchamia praktycznie procedurę weryfikacji tego dokumentu, ale z dokumentami wewnętrznymi, jakie obligują każdego pracownika, żeby nie było nieujawnione w sposób nieuprawniony ten dokument, bo on polega pewnej analizie pod kątem właśnie tych tajemnic ustawowo chronionych. Jeżeli to jest potrzebny czas na to, żeby udostępnić ten, nie od ręki, bo znów po tych państwa informacjach, po tym żądaniu, ja wystąpiłem tutaj do naszej kancelarii, która nas obsługuje, otrzymałem taką opinię prawną na ten temat, wysłałem do wszystkich pracowników, żeby się do tego stosowali, jakie faktycznie są też po stronie ich obowiązki, dopełnienia po prostu obowiązków pracowniczych w przypadku udostępnienia dokumentów, żeby nie było tego naruszenia. Więc powiem tak, nie musicie państwo składać pisemnie, ale jest zasada pisemności. Tak samo jak się interpelacja składa i to wynika z ustawy, zapytanie, interpelacja składa się pisemnie, nie ustnie, to jest interpelacja według ustawy o samorządzie gminnym. Więc tak samo dostęp do informacji publicznej, która nie jest zamieszczona na biuletynie informacji publicznej, podlega oczywiście na wniosek. Może być to wniosek ustny, pracownik spisuje notatkę z takiego wniesienia, bo jest zasada pisemności z KPA i uruchamia procedurę, ale nie jest to od ręki, że w danym momencie on ma wyjąć dokument z danych akt i udostępnić państwu. On musi jakby zweryfikować, czy zawartość tego dokumentu podlega ochronie ustawowo tych tajemnic prawnie chronionych. Więc dlatego faktycznie, żeby się poruszać na podstawie granic przepisów prawnych. Ja nie neguję uprawnień kontrolnych radnych, bo sam jestem radnym, ale żebyśmy się poruszali też w pewnych przepisach, które obligują jedną i drugą stronę. Bo udostępnienie po prostu dokumentu, który będzie podlegał pewnym, nie wiem, ograniczeniom anonimizacji, no to jest po stronie po prostu pracownika udostępniającego, że naruszył przepisy wewnętrzne, które wynikają z polityki bezpieczeństwa, z krajowych ram interoperacyjności, czyli cyberbezpieczeństwa, mogą być tam ewentualnie dane zawarte takie. Więc ja nie przesądzam, tylko musi to merytorycznie pracownik zweryfikować. I taki dokument, jeżeli podlega anonimizacji, oczywiście udostępnianie jest niezwłocznie. Niezwłocznie to też w czasie potrzebnym na zweryfikowanie tego merytorycznie i udostępnienie, nie od ręki.
Jeżeli ja odsyłam do informacji publicznej, to mamy w statucie naszym miejskim, że dostęp do informacji, dostęp do dokumentów jest oczywiście do oglądu w siedzibie urzędu. Jeżeli nie są udostępnione dokumenty na biuletyn informacji publicznej, jest odniesienie wręcz do ustawy o dostępie do informacji publicznej. A ustawa mówi, że na jaki wniosek, w jakim trybie udostępnia się te informacje. Ja tylko jeszcze jedną rzecz przytoczę. Że oczywiście uprawnienia kontrolne z artykułu 24 ust. 2 ustawy o samorządzie i radni nie zyskują wobec jakichkolwiek z licznych funkcjonujących w systemie prawnym tajemnic chronionych jakiegoś szczególnego uprawnienia. Są wobec danych objętych tymi tajemnicami traktowani jako każda inna postronna osoba. Więc dlatego w podsumowaniu oczywiście radnym przysługuje prawo dostępu do dokumentów wytworzonych przez urząd. Nie jest to dostęp nieograniczony. Każdorazowo należy przeanalizować, czy udostępnienie żądanych dokumentów w całości lub części nie narusza dóbr osobistych innych osób, w tym prawo do zachowania godności, tajemnicy zatrudnienia oraz przepisów o tajemnicy prawnie chronionej. Trzeci punkt. Powyższa analiza ma wpływ na termin udostępnienia informacji publicznej. Powinna zostać udostępniona niezwłocznie, co nie oznacza bez nieuzasadnionej zwłoki, ale z zachowaniem czynności przewidzianych wyżej wymienionymi przepisami w realnym terminie. Czwarte. Udostępnienie informacji naruszających dobra osobiste innych osób lub naruszających tajemnice prawnie chronione może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną, a także odpowiedzialnością porządkową pracowników urzędu. Z drugiej strony nieudostępnienie radnej informacji, której udostępnienie jest wyłącznie na mocy powyższych regulacji, może rodzić odpowiedzialność za naruszenie artykułu 24 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. Każdą sprawę należy traktować indywidualnie z zachowaniem powyższych zasad postępowania. Więc dlatego ja mówię, że każda sprawa jest indywidualna. Ja nie przesądzam i dlatego, jeżeli pracownik powiedział, że ma złożyć, najprostszą oczywiście formą jest zasada pisemności, ale jeżeli państwo przychodzą i wnoszą to ustnie, to od tego jest pracownik, żeby spisał notatkę i uruchomił procedurę weryfikacyjną zgodnie z tymi zasadami. Tyle z mojej strony, dziękuję. Panie sekretarzu, po pierwsze, ja nie mówię o kontroli, tylko o udostępnieniu dokumentów. Pan cały czas mówi o kontroli radnego. Ja nie kontroluję. Ja przychodzę do wydziału i proszę o udostępnienie pewnych dokumentów. Mam takie, my jako radni możemy dostać takie same dokumenty, jakie otrzymuje pan burmistrz. Czyli mamy prawo przeczytać w dokumentach o wszystkim. Jesteśmy na takich samych zasadach traktowani, powinniśmy być jak burmistrz, jeżeli chodzi o udostępnienie informacji. Druga sprawa, panie sekretarzu. Jeżeli chodzi o to, że ja proszę o taki dokument, to jest dokument, który jest już w biurze przygotowany. Ja o tym dokumencie słyszę na przykład tutaj na sesji od pana burmistrza, czy w sprawozdaniu, czy ewentualnie w budżecie omawiamy pewne rzeczy. Jest to dokument jawny, czyli nie ma tam rzeczy, których ja jako radna nie mogę przeczytać i o których się nie mogę dowiedzieć. Następna sprawa, jeżeli chodzi o to. Proszę mi tylko teraz powiedzieć taką rzecz. Sam pan przeczytał ustawę i pan dobrze wie jako prawnik, że ustawa jest nad wszystkim, czyli żadne zarządzenie, żaden statut gminy nie może być ważniejszy jak ustawa, bo sam pan jest prawnikiem w tym momencie, bo sam się tu pan pochwalił. W związku z tym chyba pan to wie. W związku z tym, jeżeli ja przychodzę i proszę o to, żebym dostała taki dokument i ktoś mi mówi, że dobrze i to nie była rozmowa telefoniczna, tylko to była rozmowa w poniedziałek po komisji budżetowej, w trakcie komisji budżetowej. To była rozmowa tutaj na terenie Urzędu Miasta, nie telefoniczna. W związku z tym ja w tym momencie sobie zdaję sprawę, jakich dokumentów oczekuję i te dokumenty powinny się również znaleźć na stronie urzędu, na tak zwanym BIP-ie. W tym momencie, dlatego nie rozumiem, dlaczego, aha, jeszcze jedna rzecz ważna. Mamy wszyscy tutaj, jak siedzimy, certyfikaty ze szkolenia odnośnie RODO. Podpisaliśmy to, jesteśmy świadomi, co możemy, czego nie możemy i jak powinniśmy to przestrzegać. W związku z tym wszyscy mamy o tym, taką mamy świadomość. Więc ja nie proszę o dokumenty, które pan tu przedstawia, że nawet cyberzagrożenie nie potrzebuje o wojnie, o trzeciej wojnie światowej czy o bombie atomowej, jaka jest w urzędzie, tylko potrzebuje dokumenty, na których my wszyscy pracujemy. Państwo pracujecie jako urzędnicy, urzędnicy pracują i my jako radni mamy mieć możliwość udostępnienia tych dokumentów. Wiem i znam zasady, proszę mi tu nie wtłaczać takiej sytuacji, że ja po prostu muszę dostęp do
informacji publicznej. Nie, jako radna nie muszę, jeszcze raz mówię. Jest ustawa, która mi to gwarantuje. Sam pan przeczytał przed chwilą tą ustawę. No i proszę i przeczytać dosłownie, literalnie, dostać, a nie interpretować na swój użytek. No nie zgadzam się z pani. Dyskusji. No i panie sekretarzu, następna sprawa. To, że ja mam utrudnienia, to ja już kiedyś to powiedziałam, że niestety nie mogę dostać. Szanuję i chcę spokój, żeby był spokój w urzędzie. Szanuję tu urzędników, którzy pani tu pracują. Olu, czy pani kiedy odmówiono panie sekretarzu, dostępu? Panie sekretarzu, pani Ola skończy pan. Panie sekretarzu, ja panu nie przeszkadzam. Pan zakomunikował, że pan skończył swoją wypowiedź. W związku z tym teraz ja odpowiadam. Dlatego proszę mi powiedzieć, czy kiedykolwiek naraziłam pracownika? Nie. Zdarzało się, że schodziłam, faktycznie pisałam wnioski, składałam te wnioski. Podejrzewam, że jak złożę wniosek o dostęp do informacji publicznej, to proszę mi teraz szybko, krótko odpowiadać, bez wywodów. W jakim okresie dostanę taki odpowiedź na taki wniosek? Miesiąca? Trzech? Nie, to ja rozumiem, że pani, jeżeli powołuje się na ustawę o dostępie do informacji publicznej, jest 14 dni w trybie przewidzianym, a jeżeli faktycznie wymaga to większego po prostu nakładu pracy, przygotowania anonimizacji, to może być do 2 miesięcy. A co pan rozumie przez większy nakład pracy, skoro to są dokumenty, którymi cały czas są obrocie? Nie przesądzam. Proszę mi powiedzieć, na jakich zasadach pan to mówi? Ja prosiłam wyraźnie o dokumenty konkretne. To są dokumenty jawne, powinny być na BIP-ie, każdy powinien je otrzymać. W związku z tym nie bardzo rozumiem, dlaczego ja mam składać wniosek w tym momencie o informację publiczną i automatycznie jeszcze czekać 14 dni na to, skoro tak jak mówię, nic z tych, chyba że coś jest w tych dokumentach, czego nie mogę zobaczyć. Ale tak jak powiedziałam, jako radna mam prawo dostać taką samą formę dokumentów, jaką dostanie pan burmistrz. Taką samą. Bardzo prosił pana mecenasa o odpowiedź, czy faktycznie takie same informacje może uzyskać radny, jak i burmistrz, jako organ, który faktycznie odpowiada za wszystkie dane zgromadzone w urzędzie i w organie. Panie mecenasie. Dzień dobry. Bardzo dziękuję za udzielenie głosu. Witam Wysoką Radę, pana burmistrza, wszystkich gości. Dobrze, już siadam. Kwestia dostępu radnych do dokumentów w urzędzie de facto tak na pierwszy rzut oka wynika moim zdaniem z trzech reżimów prawnych, tak? Jeden reżim to jest ustawa o dostępie do informacji publicznej, gdzie radny może również złożyć wniosek o udzielenie tego dostępu do informacji publicznej. I tam mamy taki przepis artykułu 10, który mówi, w jaki sposób się wniosek składa i jest przewidziany też tryb ustny i udostępnienie niezwłoczne, jeśli jest to możliwe. No zasadą jest ten termin 14-dniowy, prawda? Natomiast przechodząc na ustawę o samorządzie gminnym, bo to jest szczególne uregulowanie dotyczące radnych, to mamy tam ten przepis artykułu 24 i w tymże artykule 24 mamy też powiedzmy dwie opcje, tak? Dlatego mówiłem o trzech reżimach. Opcja zapytań i interpelacji, czyli ta opcja pisemna, która oczywiście przysługuje, tam jest termin 14-dniowy i reguluje to częściowo statut. I opcja, o której dotyczy ta dyskusja dzisiejsza, czyli artykuł 24 ustęp 2. I teraz ten artykuł 24 ustęp 2 stanowi w ten sposób, że radny ma dostęp do pomieszczeń, dokumentów, do wglądu i tak dalej, które znajdują się w urzędzie. I to jest jakby oczywiste i jednocześnie mówi o tym, że jakby ten dostęp nie może naruszać dóbr osobistych innych osób i tajemnic prawnie chronionych. I teraz zmierzając do tego, co tutaj mówił pan sekretarz, no to wygląda znowu w taki sposób. Można zgłosić ustnie, może radny przyjść do urzędu, tego nie można mu absolutnie odmówić. I też złamaniem prawa jest nieudostępnienie dokumentu radnym, ale z drugiej strony trzeba ten dokument, pytanie czy on wymaga analizy czy nie, tak, ale teoretycznie pod kątem tych dóbr osobistych i tajemnic prawnie chronionych trzeba to przeanalizować.
Analiza ta może trwać oczywiście 5 minut, bo to może być taka sytuacja. Może być to kwestia bardziej skomplikowana. I teraz przechodząc do pytania, które zostało zadane, czyli czy radnemu przysługuje dokładnie taki sam dostęp jak burmistrzowi? Moim zdaniem nie, ale powiem to na przykładzie, w których przypadkach nie. Dokumenty pracownicze, no wiadomo, no bo tutaj to jest jasne, że no burmistrz jest tu przełożonym pracowników urzędu, więc on ma nieograniczony dostęp, no a tam są dane wrażliwe, tak? Oczywiście dane osobowe i do tego dane wrażliwe. Mogę sobie oczywiście wyobrazić jakieś dotyczące bezpieczeństwa informacje, które na przykład jest jakiś dokument wytworzony, którym jest nadana klauzula, że to jest informacja niejawna i tak dalej, prawnie chroniona przez podmiot, który wytworzył ten dokument. Co do umów, co do zasady, one są jawne, na pewno. Teoretycznie przysługuje możliwość zastrzeżenia, nawet w prawie zamówień publicznych, prawda, tajemnicy przedsiębiorstwa. Niektóre firmy, szczególnie te informatyczne albo zajmujące, no głównie chyba informatyczne bym powiedział z mojego doświadczenia, faktycznie sobie to zastrzegają, tak? Bo one chcą, żeby nie wiem, jakiś ich sposób działania, rozwiązania techniczne były faktycznie tajne. I wtedy faktycznie moim zdaniem no tutaj to trzeba byłoby przeanalizować pod tym kątem, czy to podlega udostępnieniu, ale to będzie dotyczyło powiedzmy tej części umów IT, tak? I jeżeli popatrzymy na nie, to tam faktycznie dobrze byłoby zobaczyć wtedy, czy w dokumentach zamówienia publicznego, tak? Czy tam jest, bo wtedy się to zastrzega, to trzeba umotywować. To nie jest tak, że ktoś może powiedzieć, że cała umowa jest utajniona, no ale teoretycznie jakieś tam rozwiązanie techniczne na przykład może być utajnione. Więc no, tu widzę gdzieś te różnice, więc to trzeba gdzieś tak naprawdę wyważyć, żeby z jednej strony moim zdaniem radni nie czuli, że gdzieś ten dostęp jest im ograniczony, ale faktycznie, żeby z drugiej strony nie robić tego, używając kolokwializmu, taką na zupełną pałę z zamknięciem oczu, tak? No trzeba widzieć, co się udostępnia po prostu, tak? Więc mogą istnieć w mojej ocenie takie sytuacje, natomiast no to też nie powinno być tak, że ograniczamy rzeczy, które gdzie nie ma tego uzasadnienia, tak? Są jeszcze dobra osobiste, no to jest powiedzmy rzecz, która jest, jeżeli mamy przedsiębiorcę, to wiadomo, no tam jest jego imię i nazwisko, ale ono jest dostępne, jeśli nawet nie jest to spółka, to w CEIDG, tak, więc to jest jawne. Ale może być sytuacja taka, że na przykład w danej umowie mamy jakieś dane, na przykład numery telefonu, imiona i nazwiska pracowników tego przedsiębiorcy. No wyobrażam sobie, że są takie umowy, faktycznie gdzieś jest kontakt. No to powinno się zanonimizować z uwagi na ochronę dóbr osobistych tego pracownika, tego wykonawcy gminy. No to są takie rzeczy, które mi się z mojej praktyki narzucają, gdzie widzę takie gdzieś różnice między tym, do czego dostęp ma burmistrz, a do czego dostęp ma radny. Nie są to pewnie różnice jakieś ogromne, ale faktycznie wymagają pewnie przeanalizowania. Może się tak zdarzyć, że gdzieś tam będzie jakaś informacja, która nie będzie podlegała udostępnieniu, również w tym trybie artykułu 24 ust. 2. No, to są Panie, bardzo... Ja może przepraszam. Dziękuję bardzo. Jeszcze tak do pana mecenasa, bo tak, podsumuję, to są bardzo rzadkie sytuacje, a tutaj tak jak w konkretnej takiej sytuacji, jak to powinno wyglądać, żeby to było dobrze. Tak jak tutaj mieliśmy przykład pani Aleksandry. Wypowiedzenie pana mecenasa, to powiem tak, wymienił pan mniej więcej, co nie możemy na przykład wiedzieć, jeżeli chodzi tam, są rzeczy, które pan nazwiska wymienia i tak dalej. Tylko tak jak mówię, są rzeczy, które my się dowiadujemy nawet dzisiaj na sesji. Pan burmistrz wyraźnie nam odczytał nazwy firm, które praktycznie przystąpiły do przetargu. To jak najbardziej, pani Dada. Przepraszam, że wchodzę. To jest jawna sytuacja. Sam pan powiedział, że ja nie żądam dokumentów, które nie są dokumentami, na których pracuje Urząd Miasta. Ja żądam tylko, proszę, o dokumenty, które są jawnymi dokumentami, czyli umowy, czyli projekty. Czy to są dokumenty, których radny nie może dostać? Czy to są dokumenty, które na przykład nie mogą być udostępnione radnemu? Ja nic innego nie potrzebowałam, tylko to. I tak jak
podkreślam, nie powiedział Pan konkretnie w tym momencie, że my nie mamy takiej samej możliwości otrzymania pełnego dokumentu jak Pan Burmistrz. Nie odpowiedział Pan do końca tak naprawdę. Nie powiedział Pan, czy rzeczywiście możemy, czy nie możemy. Dlatego uważam, może ja źle przeczytałam ustawę, nie wiem, przeczytam jeszcze raz, że mamy niestety takie samo prawo dostać dokument w takiej samej wersji, jak dostaje Pan Burmistrz. Jesteśmy przeszkoleni, mamy świadomość, co możemy wykorzystać, czego nie możemy wykorzystać. I jak tu widać, w okresie pięcioletniej naszej kadencji nigdy żeśmy tego zaufania nie podważyli. Nigdy żeśmy nie wykorzystali informacji, które są może rzeczywiście informacjami utajnionymi i niedostępnymi dla innej szerszej publiczności. Szanowaliśmy to i tak jak mówię, jesteśmy przeszkoleni, mamy tą wiedzę i staramy się pracować na materiałach, wykorzystywać tylko to, co uważamy, że jest nam potrzebne do po prostu reprezentowania mieszkańca w formie pracy radnego. Dlatego odmowa, jaką uzyskałam i dostałam, i utrudnienia, jakie dostałam w tym momencie, przepraszam, usłyszałam, że mam sobie napisać wniosek. Tak, taki, tak. To proszę mi dać dokument. W tej chwili. Proszę mi dać dokument. Artykuł 20, ustawa, artykuł 24, punkt 2. Proszę, proszę, proszę mi dać dokument. Konkretnie proszę mi dać dokument. Dobrze. Ale dobrze. Panie sekretarzu, ja też byłem i nie to, żebym koleżank, nie o to chodzi, ale kiedyś były utrudnienia, sam pan wie, że po iluś godzinach przyjechałem, nie będę dążył do tego, ale też panie Rogowiec, ile proszę razy... Moment. Się zwrócił pismy. Ale nie, panu się nie podoba. Halo, ale... Proszę ale państwa. Cały czas prowadzimy rozmowę w sprawie, która jest ważna. Proszę państwa. Ale ja nie wiem, czy w tym. Dobrze. Akurat. No i panie sekretarzu, to jest prawda, co w tym momencie ja mówię, bo ja też się spotkałem z tym i z zwracaniem się z pism. Nie wiem, czy pan przyjął taką taktykę, czy nie przyjął, ale ja widzę, że przyjął do niektórych radnych pan przyjął taką taktykę. Nie otrzymał pan informacji, ale pan wie raz, tak, minął, ale chciałem już, bo nie będę czegoś insynuował, chciałem już coś dostać, pan powiedział nie, za jakieś 4 czy ileś godzin, co byłem. Dobra i tyle, tak, no 4 godziny, tak. Przepraszam, czy jak ja proszę o dokument umowę, czyli umowa, jak sama nazwa wskazuje, już jest podpisana, zawarta. W tym momencie jest to dokument już gotowy, czyli nie jest stworzony dla mnie specjalnie, tylko jest po prostu już gotowym dokumentem. Ja nie żądam innego. Panie sekretarzu, jak prowadziłem kontrolę czwórki, to jak było przerzucanie, ale widzi pan, wiem jaka jest, ale dobra, ale bawiliśmy się jak kotka w myszkę. Tak? Halo, bo już tutaj zaczynamy odbiegać od głównego tematu. Pan Paweł i ja tylko takie podsumowanie tego tematu będę prosił. Chciałbym zakończyć tę dyskusję. Pan radca prawny tutaj dokładnie wyjaśnił, na czym polega udostępnianie informacji, więc wnioskuję o zamknięcie dyskusji na ten temat. Mam takie pytanie, panie przewodniczący, czy ja dostanę, panie sekretarzu, dzisiaj te dokumenty? Panie sekretarzu, czy ja dzisiaj dostanę te dokumenty, o które prosiłam? To ja czekam, bo sesja jeszcze trwa, więc czekam na dokumenty. Dziękuję. Dobrze. Panie ja może tak, kończąc już tą dyskusję, panie mecenasie, tak prosto dla ludzi. W takim przypadku konkretnym przychodzę, potrzebuję zobaczyć projekt umowy albo samą umowę. Jak to powinno wyglądać? To tak, odnosząc się do tego, co pan przewodniczący teraz mówi. Jeżeli mówimy o umowie, tak. Moim zdaniem to powinno wyglądać i nie ma żadnego formalnego wniosku, po prostu radny tak, przychodzi do komórki. Moim zdaniem w tym momencie pracownik powinien zweryfikować tą umowę pod kątem, czy nie ma tam jakichś danych podlegających ochronie. Co do zasady ich nie będzie, ale szczególnie pracownicy, wykonawcy, jakieś numery telefonu prywatne, które się tam mogą pojawić, tego typu rzeczy.
plus ewentualnie sprawdzić, jeśli myślę, że to są na tyle rzadkie sytuacje, że to dość szybko można sprawdzić, czy gdzieś nie została zastrzeżona tajemnica przedsiębiorstwa. Mhm. No i taką umowę już można potem udostępnić. Czyli także to są dwie rzeczy przy umowie takiej zwykłej, to te dwie rzeczy powinien pracownik zweryfikować. Czyli dokładnie to jest jakieś pół godziny. Jeśli pracownik nie ma innych rzeczy na biegu takich pilnych, to tak. Dobrze, dobrze, dziękuję. Pan burmistrz jeszcze chciał słowo. Panie przewodniczący, szanowni radni, zadawaliście mnie pytania, a ja mam pytanie do pana przewodniczącego. Złożyliście dwa doniesienia do prokuratury na mnie. Chciałem się dowiedzieć, w którym to jest miejscu i odesłano mnie do przewodniczącego. Mam pytanie, ma pan odpowiedź w tej sprawie czy nie? Tak. Mam odpowiedź z prokuratury z Limanowej. Ona była, ja w styczniu ją zobaczyłem. Myślałem, że będzie przedstawiona na sesji, na której niestety mnie nie było, ale poproszę panią Dorotę, to pod koniec przeczytam w pismach skierowanych do Rady. Dobrze? Dziękuję. Proszę bardzo. Dobrze. Pan Jan jeszcze w interpelację, tak? Z tą informacją, która się w tej chwili pojawiła i tutaj do pana przewodniczącego Rady Miejskiej, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Rada Gminy podejmuje decyzję w formie uchwał. W dniu 9 sierpnia 2023 Rada Gminy na sesji podjęła uchwałę numer 520/23 w sprawie zawiadomienia prokuratury rejonowej w Nowym Targu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. W dniu dzisiejszym została powzięta informacja o tym, że pan przewodniczący otrzymał pismo datowane na dzień 7.12.2023 z prokuratury rejonowej w Limanowej w sprawie przekroczeń uprawnień w okresie od 29 czerwca 2023 roku do 11 lipca 2023 roku w Rabce Zdroju przez burmistrza Rabki Zdroju Leszka Świdra poprzez zlecenie i przeprowadzenie kontroli Biura Obsługi Rady Miejskiej w Rabce Zdroju, w którym znajdowały się dokumenty Rady Miejskiej w Rabce Zdroju, jej komisji oraz poszczególnych radnych, działając na szkodę interesu publicznego, to jest o przestępstwo z artykułu 231 paragraf 1 kodeksu karnego, informujące o umorzeniu dochodzenia w wyżej wymienionej sprawie. Pan przewodniczący jednak nie poinformował o tym fakcie pozostałych członków Rady. W związku z tym prosimy o odpowiedź, dlaczego przewodniczący zataił przed Radą Gminy fakt otrzymania pisma i czy przewodniczący odpowiedział na wyżej wymienione pismo, a jeżeli tak, to dlaczego nie zapoznał Rady z jego treścią. I tu są podpisy radnych. To poproszę też to pismo. Tym sposobem punkt trzeci wyczerpaliśmy. Ja tutaj odniosę się do tego przy punkcie poinformowania o pisma skierowanych do Rady Miejskiej. I teraz punkt czwarty, podjęcie uchwał na wniosek burmistrza Rabki Zdroju. Podpunkt pierwszy, w sprawie zmiany uchwały nr 10/62/19 Rady Miejskiej w Rabce Zdroju z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Rabki Zdroju, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania. Pan Adam będzie? Dobry. Konieczność wprowadzenia tych zmian w uchwale wynika z wniosku prokuratora rejonowego w Nowym Targu, który w ramach badania zgodności z prawem aktów prawa miejscowego przeprowadził czynności sprawdzenia zgodności tej uchwały z przepisami prawa i w związku z czym wskazał trzy newralgiczne punkty, które należało zmienić. Jednym z tych punktów było wydłużenie czasu na wniesienie opłaty dodatkowej za
niezgodne z uchwałą parkowanie z 7 do 14 dni, wprowadzenie zapisów o ochronie danych osobowych i uprawnieniach pracowników do weryfikowania tych danych osobowych. I trzecim punktem jeszcze była uwaga prokuratora, że w tej uchwale nie mogą znajdować się przepisy dotyczące trybu reklamacyjnego od opłaty dodatkowej, które zostaną w tym momencie przeniesione do zarządzenia burmistrza. Dodatkowo jeszcze wprowadzamy takie zapisy troszkę porządkujące samo parkowanie oraz ułatwiające parkowanie, między innymi, że możliwość pobierania opłat za parkowanie będzie za pomocą aplikacji mobilnych, aplikacji internetowych. No i dwa dodatkowe takie zapisy, że wniesienie opłaty nie powoduje powstania roszczenia o udostępnienie miejsca parkingowego oraz że uiszczona opłata nie podlega zwrotowi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma pytania tutaj w sprawie tej projektu uchwały? Nie widzę. Wobec powyższego będziemy głosować projekt uchwały numer 10. A jeszcze zapytam, na komisji budżetowej była omawiana. Komisja budżetowa dnia 26 lutego 2024 roku pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały numer 10. Dziękuję bardzo. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję bardzo Państwu za głosowanie. W głosowaniu wzięło 13 radnych, 13 głosów za przyjęciem projektu uchwały. I teraz tak, podpunkt drugi w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa przez gminę Rabka-Zdrój w Stowarzyszeniu Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy. To jest projekt uchwały numer 11. I tutaj na podstawie artykułu 18 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 90 roku. I tak, w nawiązaniu do uchwały Rady Miejskiej w Rabce Zdroju numer 25/173/08 z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie przystąpienia gminy Rabka Zdrój do lokalnej grupy działania pod nazwą roboczą Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby, Rada Miejska w Rabce Zdroju uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Rada Miejska w Rabce Zdroju wyraża wolę kontynuacji członkostwa gminy Rabka Zdrój w Stowarzyszeniu Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy. Paragraf drugi. Do reprezentowania gminy Rabka Zdrój w stowarzyszeniu, o którym mowa w paragrafie pierwszym, wyznacza się burmistrza Rabki Zdrój lub osoby przez niego upoważnione. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Rabki Zdrój. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie. Przepisy zawarte w paragrafie 3 ustęp 4 umowy ramowej nakładają obowiązek dostarczenia stosownych uchwał potwierdzających członkostwo gminy w lokalnej grupie działania. Zgodnie z tym przepisem gmina zobowiązana jest do dostarczenia uchwały do dnia 11 marca 2024 roku potwierdzających członkostwo w lokalnej grupie działania. Celem uchwały jest potwierdzenie członkostwa naszej gminy w lokalnej grupie działania zgodnie z postępowaniem umowy ramowej oraz uregulowanie wszelkich nieścisłości lub zmian, które mogły wpłynąć na zgodność dokumentacji z obecnym stanem prawnym. Niniejsza uchwała wynika z konieczności weryfikacji istniejących uchwał pod kątem ich aktualności i zgodności z obecnym stanem prawnym. Dotychczasowe dokumenty zawierają odwołania do poprzednich okresów programowania obszarów działania czy też przestarzałych przepisów prawnych. Niezgodności w dokumentacji oraz brak aktualności treści uchwał mogą narazić gminę na konsekwencje w ramach umowy ramowej, w tym na rozwiązanie umowy zgodnie z zapisami paragrafu 13 ustęp 3 umowy ramowej, a co za tym idzie brak możliwości aplikowania o środki unijne. Dlatego też jest istotne, aby wszelkie nieścisłości zostały jak najszybciej wykryte i naprawione, czyli aby została podjęta uchwała wyrażania woli kontynuacji członkostwa w lokalnej grupie działania z aktualną podstawą prawną. Podjęcie uchwał rodzi skutki finansowe w postaci uzyskania ewentualnych środków unijnych. Tutaj jeszcze zostałem poproszony o zmianę w projekcie uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa przez gminę Rabka Zdrój w Stowarzyszeniu Przyjazna Dolina Rabi i Czarnej Orawy. Wprowadzenie do paragrafu 2 słów i w jej organie decyzyjnym. Całe brzmienie paragrafu 2 do reprezentowania gminy Rabka Zdrój w stowarzyszeniu i w jego organie decyzyjnym, o którym mowa w paragrafie 1, wyznacza się burmistrza Rabki Zdroju lub osoby przez niego upoważnione. Zmiana ta pozwoli gminie Rabka Zdrój na posiadanie reprezentanta w Radzie i posiadanie takiej osoby pozwoli nam mieć realny wpływ na przyznawanie środków. Czyli tutaj tak, paragraf 2 brzmi teraz w projekcie uchwały. Do reprezentowania gminy Rabka Zdrój w stowarzyszeniu i w jego organie decyzyjnym, o którym mowa w paragrafie 1, wyznacza się burmistrza Rabki Zdroju lub osoby przez niego upoważnione. Czyli to jest ten... Właśnie się teraz zastanawiam czyli nie było w projekcie uchwały do państwa wysłanym, nie było tego zdania i w jej organie decyzyjnym. Czyli było tylko do reprezentowania gminy Rabka Zdrój w stowarzyszeniu, o którym mowa w paragrafie 1, wyznacza się burmistrza Rabki Zdroju lub osoby przez niego upoważnione. Natomiast jest prośba tutaj o dodanie do tego paragrafu, tutaj pani Doroto, to było skierowane do pani Katarzyny przez stowarzyszenie. Czyli to jest już prośba ze stowarzyszenia o dodanie tego zdania i w jej organie decyzyjnym. To jest paragraf 2. Ale to zaraz, chwileczkę. No to zaraz, bo myśmy przyjęli na Komisji Budżetowej taką formę uchwały, więc uważam, że teraz powinno być to przegłosowane. No to jak? Powinno być, no. Czyli samą zmianę. Tak. Czyli poproszę w takim razie o przygotowanie głosowania poprawki do tej uchwały. Ale ja jeszcze mam pytania, jeżeli proszę, mogę, do tej uchwały. Nie wiem, czy pan burmistrz odpowie, czy ewentualnie pracownik, który się tym zajmuje, ponieważ też na komisji dostaliśmy tutaj wyliczankę odnośnie jakie kwoty projekty wybrane, zrealizowane w latach 2016-2024 za pośrednictwem Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Rawy i Czarnej Orawy. I tutaj są podane koszty i co było zrobione. Chciałabym usłyszeć, co myśmy zrobili za nasze 5 lat. Jakie to były pieniążki i na co, bo wydaje mi się, że tutaj
Modernizacja obiektu rekreacyjno-sportowego w Rabce Zdroju, koszt całkowity 211 377, o co tu chodzi. Koszty całkowite, utworzenie siłowni zewnętrznych w Ponicach na terenie gminy Rabka Zdrój 259 662. Nie wiemy za jaki to jest. To jest niby rozbite na, od 2016 do 2024, ale to jest trochę czasu, więc chcielibyśmy to jak gdyby troszeczkę uszczuplić. Kiedy i jaka kwota była wydana przez nas przez 5 lat i jakie to było dofinansowanie, bo dofinansowanie to jest 73%, a my rocznie tam płacimy 29 tysięcy. W związku z tym chciałabym wiedzieć, jakie myśmy dostali za ten 5 lat pieniążki z tej doliny. Jest to możliwe? Z pamięci to, co pamiętam, to mogę powiedzieć taką rzecz. Jeżeli chodzi o budynek na stadionie, ta inwestycja była za 200 tysięcy, 211, tak jak pani radna to powiedziała, i na to pozyskaliśmy w tej pierwszej transzy 120 tysięcy. To było docieplenie plus wymiana dachu i wykonanie jeszcze wewnątrz szatni, ale również pryszniców. Natomiast w roku 22 chyba, nie? Czy pierwszym? Mogę dokończyć. Albo trzecim. Proszę, proszę. To była pierwsza część i to było na początku, jak przebudowywaliśmy stadion. Później drugi raz staraliśmy się też o te środki i dostaliśmy też środki tam na wymianę między innymi wewnątrz centralne tam było, między innymi docieplenie, sufit na górze i to było na początku też zaplanowane na 200 tysięcy i też otrzymaliśmy wtedy 120 tysięcy na to po raz drugi. Natomiast z tych innych inwestycji, powiem szczerze, teraz nie pamiętam z głowy. 240 tysięcy. Tak. Koszty całkowite 211, w sumie dostaliśmy na 240 tysięcy. Ale to były dwa razy tam była robiona inwestycja. To ja to właśnie liczę, sumuję. Tak. Pan mówił 120 i 120. W sumie 240, tak. To są koszty 211, 377. Tak. Rozbudowa strefy wypoczynku, rekreacji, zabawy w Chabówce, to to, co żeśmy tam poprawiali, ten plac zabaw, podejrzewam, tak? Nie. To o to chodziło? Nie. Tak, ale myślę, że taką informację szczegółową mogę Państwu dostarczyć. No szkoda, że ktoś nie zapytał wcześniej, to ja bym to przyniósł na dzisiaj. Natomiast powtarzam to, co pamiętam. Chodzi mi o to, że tu jest taka rozciągłość w latach 2016-2024. I teraz Pan mówi, że na przykład to myśmy, modernizacja obiektu rekreacyjno-sportowego rozbudowała, czyli myślę, że tutaj chodzi mi o tą datę. Dlaczego jest taka wpisana data? Skoro w tym momencie tutaj te realizacje, z tego co Pan twierdzi, to są nasze, jak gdyby za naszej kadencji. Ale Szanowni Radni, to były środki te z 2020-2021 Unii Europejskiej. To z tych środków tam między innymi, bo dlatego stąd jest to rozliczenie, że pierwsze pieniądze się pojawiły w 2016 i z tego to wynikało. Natomiast jeżeli Państwo chcecie, żeby zrobić szczegółowe rozbicie na zadania, to nie ma problemu żadnego. To ja przyniosę coś takiego, tylko teraz nie jestem w stanie. Ale ja wiem, że nie teraz, ale proszę. Nie ma problemu żadnego. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa tutaj do tego projektu uchwały ma pytania? Pani Przewodnicząca, bo projekt uchwały przed tą zmianą był omawiany na komisji. Komisji budżetowej i uzyskał pozytywną opinię. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę Państwa, głosowanie w sprawie zmiany projektów w projekcie uchwały nr 11, zmiana w paragrafie drugim, dodanie słów i w jej organie decyzyjnym. Paragraf drugi po zmianach. Do reprezentowania gminy Rabka Zdrój w stowarzyszeniu i w jej organie decyzyjnym, o którym mowa w paragrafie pierwszym, wyznacza się burmistrza Rabki Zdroju lub osoby przez niego upoważnione. I tutaj głosujemy tą poprawkę. Nie. Tak, bo tam jest w paragrafie drugim jest. Bo wcześniej było, bo tak. To było. I w jej no organie decyzyjnym. Dodanie słów i to jest nawiasie. I w jej organie decyzyjnym. Dodane słowa. Tak. Dobrze. Czyli tutaj wszystko wiemy, tak?
Proszę Państwa o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? W głosowaniu wziął udział 13 radnych, za przyjęciem poprawki 13 głosów, czyli tutaj mamy zgodę na poprawkę w paragrafie drugim. Nie, poprawki w brzmieniu. A dopiero teraz. I teraz tak, i teraz głosujemy. Teraz głosujemy projekt uchwały numer 11 po poprawce. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? W głosowaniu wziął udział 13 radnych, 13 głosów za przyjęciem projektu uchwały. Dziękuję bardzo Państwu za głosowanie. No i teraz będziemy mieli podpunkt trzeci w sprawie zmiany uchwały numer 77 łamane przez 565 łamane przez 23 Rady Miejskiej w Rabce Zdroju z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2024. To ja może tutaj szybciutko odczytam projekt tej uchwały, dobrze? Na podstawie artykułu i tutaj już całą ustawę pozwolę sobie pominąć. Paragraf pierwszy. Dokonuje się zmian w załączniku numer 1. W planie wydatków gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2024 do gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2024 stanowiącego załącznik do uchwały numer 77 łamane przez 565 łamane przez 23 Rady Miejskiej w Rabce Zdroju z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2024 w ten sposób, że ustęp pierwszy, punkt pierwszy otrzymuje nowe następujące brzmienie. Zwiększa się dostępność pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i używających substancji psychoaktywnych 230 tysięcy złotych. Ustęp pierwszy, punkt trzeci otrzymuje nowe następujące brzmienie. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. Kwota 293 583 zł i 4 grosze. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Rabki Zdrój. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Podjęcie niniejszego projektu uchwały jest konieczne, ponieważ należy pozostałe środki z roku poprzedniego ująć w planie wydatków na rok bieżący. W związku z powyższym zasadne jest podjęcie niniejszego projektu uchwały, aby móc realizować zadania nałożone na Miejską Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ten projekt uchwały był omawiany na komisji budżetowej. I uzyskał pozytywną opinię. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma pytanie w sprawie projektu uchwały numer 12? Nie widzę. W związku z tym głosujemy projekt uchwały numer 12. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? W głosowaniu wziął udział 13 radnych, 13 głosów za przyjęciem projektu uchwały. Dziękuję Państwu bardzo za głosowanie.
Podpunkt czwarty w sprawie zmian w budżecie gminy Rabka Zdrój na rok 2024. Panie burmistrzu, jest pani, to poprosimy o przedstawienie krótkie. Witam Państwa. Ja w imieniu Pani Skarbnik próbuję Państwu zreferować, ponieważ jest Pani Skarbnik na podpisaniu umowy i dlatego dzisiaj jej nie ma. Uchwalę. W dochodach bieżących dokonuje się następujących zmian w rozdziale 75495 do projektu Razem przeciwko skutkom zmian klimatu na pograniczu polsko-słowackim, zarządzanie kryzysowe w teorii i praktyce. Jest to, tutaj się planuje zwiększenie dochodów bieżących o 316 854,56 zł. Jest to projekt współfinansowany przez Euroregion Tatry. W rozdziale 85395 zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 30 600 zł. Są to środki na z funduszu przeciwdziałania COVID-19, na wypłatkę dodatków gazowych, które na bieżąco spływają z ministerstwa. W dochodach majątkowych zwiększa się w rozdziale 678 zwiększenie planów dochodów majątkowych o kwotę 4 800 000. Dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, stabilizacja osuwiska, ulica Zakopiańska. Rozdział 754,95 to zwiększenie planu dochodu majątkowe o kwotę 303 065,44 zł. Jest to również projekt, który wcześniej był omawiany i również jest to dotacja z Euroregion Tatry. Jest to na zadania OSP. W rozdziale 92695 zwiększenie planu dochodu majątkowego o kwotę 120 795 zł. Jest to refundacja wydatków poniesionych w 2023 roku i dotyczy zadania modernizacja zaplecza sanitarno-magazynowego i sanitarnego na Stadionie Miejskim w Rabce Zdroju. To są wszystkie zmiany w kwestii dochodów. Zmiany w planie wydatków obejmują rozdział 678, jest to zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 5 800 000. Środki na stabilizację osuwiska, ulica Zakopiańska, 4 800 000 dotacja z budżetu państwa, 1 000 000 środki własne. Rozdział 616 zmniejszenie planów wydatków majątkowych o tą kwotę tego miliona, czyli przesunięcie między rozdziałami. Rozdział 617 zwiększenie planów wydatków o kwotę 100 tysięcy. Jest to opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania przebudowa ulica Garncarska oraz budowa i kanalizacji sanitarnej w ciągu drogi ulica Kasprowicza po 50 tysięcy. Również są to środki własne z 2023 roku. W rozdziale 710.04 zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 65 tysięcy. Środki własne i jest to realizacja umowy na wykonywanie projektu zmiany studium uwarunkowań kierunku zagospodarowania przestrzennego gminy Rabka Zdrój. Rozdział 754.95 jest to zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 378 831,80 groszy. Jest to projekt Razem przeciwko skutkom zmian klimatu na pograniczu polsko-słowackim, zarządzanie kryzysowe w teorii i praktyce. Rozdział 801,95 zwiększenie planu wydatków o kwotę 50 tysięcy jest to dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Rabka Zdrój do placówek oświatowych. Rozdział 85111 zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 2 miliony. Dotacja przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, modernizacja budynku szpitala miejskiego. Środki Fundusz Przeciwdziałania COVID. Rozdział 85154 zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 123 583,04 zł.
środki na realizację zadań określonych w gminnym, programie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom. Są to środki również własne z zeszłego roku 2023. Rozdział 85395, zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 30 tysięcy. Jest to kwota na wypłatę dodatków gazowych dla gospodarstw domowych. 903904, zwiększenie planu wydatków bieżące o kwotę 840 tysięcy przeznaczone na bieżące utrzymanie czystości miasta i zieleni. Również są to środki własne z 2023 roku, 540 tysięcy zieleń, 300 tysięcy oczyszczanie miasta. Rozdział 915, zwiększenie planu wydatków bieżących kwotę 50 tysięcy przeznaczone na koszty oświetlenia ulicznego, środki własne. 921.20, zwiększenie planu wydatków mają kwotę 170 tysięcy przeznaczonego na zadania opracowanie dokumentacji projektowej modernizacja zabytkowego budynku Willi Antonina 35 tysięcy. Willa również projektowy, dokumentacja projektowa Willa Krzywoń 35 tysięcy oraz rewitalizacja obrzeżarów miejskich poprzez rekonstrukcję zniszczonych w wyniku pożaru zabytkowej Willi Anioł. Jest to kwota 100 tysięcy. I to wszystko będzie tak. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma pytanie? Widzę Pani Przewodnicząca, projekt zmian w budżecie był omawiany. Projekt był omawiany na Komisji Budżetowej i uzyskał pozytywną opinię. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Ja chciałam tylko zapytać, czy w dalszym ciągu nie mamy tej kwoty 4 800 000 na to osuwisko? Nie ma tej kwoty jeszcze fizycznie. Jest ona uzgodniona ustnie i również pani skarbnik w tym momencie jeszcze dzwoniła, bo są na podpisaniu umowy z wojewodą i rozmawiały w tym momencie, że te środki są ustnie dla nas zabezpieczone. Tak? Tak. Ustnie, czyli mamy obiecane to tak naprawdę. Tak, nie? I jest to po prostu na dzień dzisiejszy jeszcze nie jest podpisywana umowa, więc one nie są jeszcze wprowadzone na paragrafie, ale są wprowadzane do planu. Rozumiem. A proszę mi powiedzieć w takim razie, czy pan burmistrz mógł już na przykład ogłosić przetargi i na przykład o tą inwestycję, nie wiedząc, czy będzie miał środki, czy nie, tak? Czy pan burmistrz mógł to zrobić? No, wydaje mi się, że tak, ponieważ jeżeli przyjdzie już do konkretnej podpisania umowy, no to wówczas będzie, albo będą kwoty z dotacji, albo z własnych środków, albo z kredytu. Aha, jeszcze chodzi w kredyt, no, którego gdyby nie było, gdyby nie było przyznanej dotacji. Ustnie jest zapewnienie przez wojewodę w tym momencie. Rozumiem, czyli te środki zostają na razie w budżecie, a pan burmistrz ich nie wycofuje. Do planu, do planu są one. Nie, bo w mediach już poszła taka informacja, że już jest przetarg, mamy pieniądze i że będziemy robić inwestycje. W związku z tym wydaje mi się, że to trochę było nad wyraz, na wyrost zrobiona taka informacja dla mieszkańców, bo się spotykam z informacjami, kiedy w końcu rusza, już wszystko wiadomo, że jest, więc na stronie to było ogłoszone. Dlatego stąd moje pytania. A tu wychodzi na to, że my tak w realu naprawdę tych pieniędzy nie mamy. Dziękuję bardzo. Proszę. Pan burmistrz jeszcze chciał się odnieść. Szanowni Państwo, chcieliśmy pójść dwutorowo. Jedno to, żebyśmy ogłaszali przetarg i próbowali wyłonić wykonawcę i drugie iść po środki. I to, żeśmy zrobili. Z tego, co do Państwa mówiłem, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, któremu te środki podlegają, jeżeli chodzi o zabezpieczenie związane z osuwiskami, to on dokument podpisał. Natomiast jeżeli chodzi o podpisanie, o konieczność jeszcze podpisania przez ministra finansów, żeby zwolnił te środki, które należą do ministra spraw wewnętrznych, to tego dokumentu nie mamy. Natomiast przepraszam, jeszcze jedną rzecz. Ja przetargi mogę robić. Ja nie mogę umowy podpisać, jeżeli nie mam środków. To za to jest dyscyplina, jak najbardziej. Natomiast pewne rzeczy, nawet na zasadzie rozpoznania walką, ile by coś kosztowało, to takie rzeczy można zrobić i wiele samorządów tak robi. Na podobnej zasadzie zrobiliśmy też z SIM-em, jeżeli chodzi o mieszkania, bo też przetarg został ogłoszony w styczniu, natomiast pieniądze pojawiły się dopiero w ubiegłym tygodniu. Dziękuję bardzo. Głosujemy projekt uchwały nr 8 w sprawie zmian w budżecie gminy Rabka-Zdrój na rok 2024. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje?
W głosowaniu wzięło udział 13 radnych, 11 głosów za przyjęciem projektu uchwały numer 8, 2 głosy wstrzymujące się. Dziękuję Państwu za głosowanie. I analogicznie, skoro były zmiany w budżecie gminy Rabka Zdrój na rok 2024, podpunkt 5 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Rabka Zdrój. Nie wiem, czy potrzebują Państwo jeszcze omówienie tego projektu uchwały? No, dziękuję bardzo. Oczywiście. Dziale 903. Po zmiany i po zmianach było wydane 300 tysięcy i wyszło z kwota 3 miliony zgłoszone. No tutaj, to jest 903 wydane. W tym tutaj coś tu jest. Zwiększenie jest 300, po zmianach 3 miliony 310. Znaczy musiałabym mieć poprzedni WPF, żeby po prostu sprawdzić, jaka tam poprzednia była. Takich środków nie ma. No takich środków na pewno nie. Być może, że to była faktycznie jakaś omyłka, ale... Ale myślę, że trzeba by było przegłosowanie i wyjaśnić. Jeżeli zagłosujemy, no to przyjmujemy taką. No kwota jest, no w uchwale jest zwiększenie o 840 tysięcy, nie? W 904. Tak, tak. Suma WPF w wieloletniej prognozie. Dobrze, no musiałabym się skontaktować z panią skarbnik. Tak, dobrze. Tak. Jest 10 minut przerwy.
Już? Witam Państwa po przerwie. Przepraszam, że się troszkę przedłużyła. Tam sprawę mamy wyjaśnioną? To poproszę jeszcze o wyjaśnienie. Sprawa została wyjaśniona z panią skarbnik. Wszystko jest w uchwale dobrze. Te 3 100 000, co są w załączniku do zmian w budżecie, to w tej kwocie przed zmianą było 3 100 000 i samo utrzymanie zimy jest 2 700 000, a pozostała kwota to są kosze na mieście. Tak, jest również kosze z czystość, więc wiesz, razem jest połączone, jest to na tą kwotę 3 100 000. A w UPF-ie mamy to wpisane, samo zimowe utrzymanie zimy jest 2 700 000. Tak. Także tutaj jest wszystko wyjaśnione, więc wszystko tutaj się zgadza. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania do WPF-u? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały nr 9 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Rabka-Zdrój? Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję Państwu za głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych, 11 głosów za przyjęciem projektu uchwały, 2 głosy wstrzymujące się. Punkt 5 porządku obrad. Podjęcie uchwały na wniosek przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. I tutaj podpunkt 1 mamy. W sprawie rozpatrzenia skargi z 7 grudnia 2023 roku na brak działań burmistrza Rabki-Zdroju w sprawie poprawy stanu drogi leżącej na działce gminnej nr 662 opatrzonej numer Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju ORG.15.10.10.2023. Panią Przewodniczącą poproszę o przedstawienie projektu uchwały. Dziękuję. W związku z tym opuszczę tą pierwszą stronę, gdzie jest paragraf pierwszy i paragraf drugi. Po prostu tylko przeczytam może jeden paragraf. Paragraf pierwszy: po rozpatrzeniu skargi 7 grudnia 2023 data wpływu opatrzonej numerem Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju ORG.15.10.10.2023 Rada Miejska w Rabce-Zdroju uznaje skargę za zasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. I tutaj, tak jak pan przewodniczący przeczytał, że przekazuje się, powierza się przewodniczącemu i zobowiązuje się do przygotowania odpowiedzi. Przeczytam samo uzasadnienie. 6 grudnia 2023 roku do pierwszego zastępcy wojewody małopolskiego wpłynęło pismo państwa Elżbiety i Marcina K. zamieszkałe w Chabówce, które zostało zakwalifikowane jako skarga na brak działań burmistrza Rabki-Zdroju w sprawie poprawy stanu drogi znajdującej się na działce gminnej nr 662. W związku z tym, iż wojewoda małopolski nie może zająć stanowiska co do zasadności skargi, pismo Elżbiety i Marcina K. zostało przekazane drogą elektroniczną Platforma ePUAP do Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju w dniu 7 grudnia 2023 według właściwości. W dniu 12 grudnia 2023 przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji została poinformowana o wpłynięciu skargi do Biura Rady. W dniu 13 grudnia 2023 została zwołana Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, aby zapoznać się z treścią złożonej skargi. W obradach komisji uczestniczyli oprócz członków komisji naczelnik Wydziału Geodezji Adam Jaszczyk, pracownik Wydziału IRG Paweł Rapacz oraz zostali również zaproszeni skarżący państwo Elżbieta i Marcin K. W trakcie trwania spotkania komisja i goście zapoznali się z dokumentacją, fotografii i pisma przedstawione przez skarżących. Fotografie przedstawiają aktualną sytuację drogi uczęszczanej przez Elżbietę i Marcina K. Skarżący przedstawili również wcześniejsze pisma kierowane do tutejszego Urzędu Gminy i Miasta Rabka-Zdrój w celu uzyskania pomocy adekwatnej do sytuacji opisanej w skardze. Skarga przesłana za pośrednictwem wojewody małopolskiego w dniu 7 grudnia 2023 spowodowała, iż dopiero 8 grudnia
2023 Urząd Miejski podjął pierwsze działania, których wcześniej było brak, mimo pism, próśb i sygnalizowania problemu z dojazdem do swojej posesji kierowanych przez państwa K. W związku z brakiem zainteresowania Urzędu Miejskiego w Rabce Zdroju państwo Elżbieta i Marcin K. sami wystosowali pismo w dniu 5 grudnia 2003 roku do Polskiej Spółki Gazownictwa w Tarnowie z prośbą o usunięcie szkód spowodowanych poprowadzeniem sieci gazowniczej w Chabówce. W trakcie posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zostało ustalone, że nie było kontroli ani nadzoru ze strony Urzędu Miejskiego nad pracami wykonywanymi na drodze dojazdowej skarżących. Obecny na komisji naczelnik Wydziału Geodezji potwierdził, że w trakcie ani po ukończeniu prac nie był na tej drodze gminnej. Państwo Elżbieta i Marcin K. z własnej inicjatywy wykonali badania laboratoryjne wody, która płynie po ich działce z uszkodzonego cieku wodnego, ciek uszkodzony przez robotników wykonujących instalację gazową. Woda ta wpływa do ich studni, z której korzystają. Przedstawili sprawozdanie z badań wykonanych 7 września 2023 roku w Laboratorium Zakładów Wodociągów i Kanalizacji Rabka Zdrój, ulicy Zaryte 141. Sącząca się woda powoduje uszkodzenie nawierzchni drogi, którą państwo K. sami ze swoich środków poprawili, nawożąc kamienie i utwardzając uszkodzone odcinki. Woda również podmywa skrzynkę elektryczną, co zagraża porażenie prądem, a w okresie zimy zamarza, tworząc lodowisko, co jest istotnym problemem w dojazdach do posesji skarżących. Biorąc pod uwagę złożoną dokumentację przez skarżących, a także po rozmowie przeprowadzonej na Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 12 lutego 2024 roku, Komisja jednogłośnie uznała skargę na brak działania burmistrza Rabki Zdroju w sprawie poprawy stanu drogi za zasadną. Rada Miejska przyjęła ustalenie komisji za własne. Uchwała nie rodzi skutków finansowych. Proszę o przegłosowanie, kolego. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa ma pytania? Pan burmistrz. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, uważam, że w uzasadnieniu, jak Państwo to przyjmiecie, jest dużo przekłamań. O. Tak, bo jeżeli, no po kolei powiem, postaram się przynajmniej. I myślę, że Pan Naczelnik Adam Jaszczyk wyjaśni też. Bo pismo do nas jako do urzędu wpłynęło dopiero w grudniu. Co do wcześniejszych pism, bo sprawdziłem, było tylko jedno pismo, które do urzędu trafiło w sierpniu i odpowiedź udzieliliśmy we wrześniu jako gmina i to do tego państwa wysłaliśmy odpowiedź, w którym faktycznie było zapisane, że w związku z brakiem środków, bo jak państwo pamiętacie w lipcu przeszła głównie nad tą częścią tutaj Poniatowskiego, ulicy Poniatowskiego, no mocna ulewa i głównie tam chcieliśmy pewne rzeczy zrobić. I to faktycznie gmina takie działania podjęła. W uzasadnieniu jest wpisane, że ci państwo zgłaszali wielokrotnie problem. Jeżeli pani radna ma dowody, bardzo bym prosił, bo ja mam tylko to jedno pismo od tych ludzi, na które dostali odpowiedź, a w uzasadnieniu jeszcze zwracali się wielokrotnie i że gmina nie podjęła działań. Panie Doroto, proszę przynieść całą dokumentację, którą państwo złożyli, łącznie ze skargą, która wpłynęła do wojewody. W dokumencie tym, w uzasadnieniu jest również tam wpisane, że jest to droga gminna, a nie jest to droga gminna, tylko jest we władaniu gminy, a to też robi różnicę, co by nie powiedzieć. Kolejna kwestia to są terminy, bo ja staram się z terminów 30-dniowych wywiązywać, bo te terminy obowiązują wszystkich. Ja mam przed sobą pismo, które też otrzymałem u nas z wydziału, gdzie zostało wysłane między innymi przez przewodniczącego do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i to pismo jest z 18 grudnia. KPA chyba obowiązuje wszystkich, czyli 30 dni i na podobnej zasadzie komisja powinna się w ciągu tych 30 dni zająć i rozpoznać sprawę i zamknąć tą sprawę. To się nie stało. Kolejna kwestia dla mnie też ważna i istotna. Państwo oczekujecie ode mnie, że burmistrz ma to zrobić. A czy wy jako rada zabezpieczyliście na to pieniądze? Ja rozumiem, że super jest kogoś grillować i na kogoś zwalać wszystko, całą odpowiedzialność. Staram się wywiązywać z zadań, które na siebie wziąłem solidnie. Natomiast to nie jest tak, że jestem cudotwórcą, bo to jest niemożliwe. Deklarowałem zawsze rzetelną pracę i staram się z tego wywiązywać. Wiem, że fajnie jest po prostu kogoś sobie znaleźć i w niego walić,
Ale powiem tak, jeżeli to zostanie przyjęte w takim kształcie, to ja mówię od razu, że ja tą uchwałę zaskarżę, bo to, co radna odczytała tutaj, że naczelnik Wydziału Geodezji potwierdził, że w trakcie ani po ukończeniu prac nie był na tej drodze, to myślę, że pan Adam się też do tego odniesie. Bardzo bym prosił, jeżeli można, żeby pozwolić naczelnikowi się wypowiedzieć w tej sprawie. Jeszcze tylko ad vocem tego, co pan burmistrz powiedział, powiem tylko tyle. Komisja to jest 3 członków. Ja nie jestem sama w komisji, panie burmistrz, czyli dobrze pan o tym wie. Skład komisji to oprócz mnie jest jeszcze 2 radnych, którzy byli na tym spotkaniu, słyszeli rozmowy. Jest to protokołowane, bo protokół jest do wglądu w Radzie i było nagrywane. W związku z tym możemy wszystko przeanalizować. I niestety to, co tu jest napisane w uzasadnieniu, wszystko się pokrywa z tym, co było. Pan Adam przyznał, że dopiero praktycznie nie wiedział. Wiedział o drodze, na przykład wiedział o drodze pan Rapacz, który rzeczywiście wiedział o tej drodze, widział tą drogę, ale to nie było w kompetencji niestety pana Rapacza, tylko Wydziału Geodezji. W związku z tym, dlatego, tak jak mówię, wcześniej państwo K wysłali pismo sami, tak jak tu jest napisane, do firmy, która prowadziła tam roboty gazowe na tym odcinku, a pan Adam dopiero 8 grudnia, 7 zaznaczam, 7 grudnia wpłynęło ePUAP-em pismo od wojewody i dopiero 8 była reakcja gminy na to, co wojewoda napisał. I tu ja odczytam może pismo pana wojewody. Uprzejmie informuję, że 6 grudnia do pierwszego wicewojewody małopolskiego wpłynęło pismo państwa. Przepraszam nazwisko, przepraszam, proszę wykreślić z protokołu. Które zakwalifikuje, ja dostanę na pewno oczywiście znowu uwagę, bo ja dostaję jako jedyna radna, że popełniam błędy w RODO, bo inni radni to robią i nie dostają, ale ja pewnie dostanę takie pismo, więc oczekuję. Które zakwalifikowane jako skargę na brak działań burmistrza Rabki Zdroju w sprawie poprawy stanu drogi leżącej na działce gminnej nr 662. Wojewoda Małopolski nie może zająć stanowiska co do zasadności skargi, bowiem zgodnie z artykułem 19 ustawy z 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego, Dziennik Ustaw z 2023 roku, pozycja 775 z późniejszymi zmianami, dalej KPA, organy administracji publicznej przestrzegając urzędu swojej właściwości rzeczowej i miejscowej. Wojewoda lub organ wyższego stopnia w myśl artykułu 229 punkt 2 KPA może rozpatrywać skargi dotyczące zadań lub działalności organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego oraz kierowniaków powiatowych służb inspekcji straży i innych jednostek organizacyjnych w sprawach należących do zadań zleconych w zakresie administracji rządowej. Zgodnie z artykułem 8 ustawy 2 z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, Dziennik Ustaw z 23 roku, pozycja 645 z późniejszymi zmianami, budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona i oznakowanie dróg wewnętrznych oraz zarządzanie nimi należy do zarządcy terenu, na którym jest zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku do właściwości tego terenu. Jeszcze raz przeczytam. Dróg wewnętrznych oraz zarządzania nimi należy do zarządcy terenu, na którym jest zlokalizowana droga, a w przypadku jej braku do właściciela tego terenu. Stosownie do postanowień artykułu 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw 2023, pozycja 40 z późniejszymi zmianami, zadania gminy określone przepisami... Przepraszam, czy ja przeszkadzam kolegom? Przepraszam, przeszkadzam kolegom. A to jest ważne, co czytam, bo państwo będziecie później głosować, więc myślę, że trzeba, warto by było się wsłuchać. Zadania gminy określone przepisami prawa wykonuje wójt jako organ wykonawczy. Do rozpatrzenia takiej skargi kompetentna jest właściwa miejscowa rada gmina zgodnie z treścią artykułu 229 punkt 3 KPA. Mając na uwadze powyższe, na podstawie artykułu 231 w związku z artykułem 229 punkt 3 KPA w załączeniu przekazuje przedmiotową skargę do rozpatrzenia zgodnie z właściwością przez Radę Miejską w Rabce Zdroju będącą organem stanowiącym
kontrolnej gminy posiadającym kompetencje do oceny działań burmistrza w przedmiotowej sprawie. Uprzejmie proszę o powiadomienie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie o zajętym stanowisku w przedmiotowej sprawie kopią odpowiedzi udzielonej skarżącym. Jednocześnie z uwagi na prośbę skarżących o podjęcie interwencji obecnie od 2 dni nie możemy wyjechać z posesji, a musimy codziennie dowozić dzieci do szkoły, przesyłam przedmiotowe pismo do wiadomości burmistrza Rabki-Zdroju z prośbą o rozeznanie sprawy i podjęcie stosownych działań. To jest pismo pana wojewody. Zwróciła się komisja również, ponieważ ostatnio nie mieliśmy takiej informacji i musieliśmy wycofać uchwałę. Teraz zwróciłam się pismem do pana burmistrza z prośbą, czy rzeczywiście jest działanie jakieś administracyjne prowadzone. W tej sprawie otrzymałam odpowiedzi, że nie. Od razu to sygnalizuję, bo w tym momencie, tak jak mówię, mogę znowu mieć zarzuty. Teraz następna sprawa. 5 grudnia 2023 państwo Elżbieta złożyło, pani Elżbieta, zgłoszenie docieku wodnego płynącego przez naszą działkę i tu składa. I tu jest skarga, którą pani po prostu załączyła do wojewody, a on przesłał do nas. Ja przeczytam. Skarga za zaniedbanie gminy i brak reakcji odnośnie problemu z wyjazdem na drodze w zarządzie gminy. Dzień dobry. Ponieważ zgłaszałem kilkukrotnie problem do gminy Rabka-Zdrój bez skutku, wysłaliśmy kilka pism oraz kilkanaście razy dzwoniliśmy w tej sprawie do gminy. Piszę do państwa, ponieważ obecnie od 2 dni nie możemy wyjechać z posesji, a musimy codziennie dowozić dzieci do szkoły. Droga jest w zarządzie gminy Rabka-Zdrój. W 2023 roku na terenie Chabówki kładziony był gazociąg, między innymi w drodze leżącej na działce gminnej numer 662, załączam mapę. W czasie wykonywania odwiertów prawdopodobnie zostały uszkodzone rury drenarskie i odwodnienia znajdujące się w drodze gminnej. Wnioskujemy tak, ponieważ po zakończeniu prac gazowników w rowie zostały pozostawiane połamane rury drenarskie. Od momentu zakończenia prac drogą sączą się nieustanne cieki wodne, które aktualnie przebywają również przez naszą działkę numer 638. Sądzimy, że mogą to być nieczystości wylewane z domów znajdujących się na działkach leżących nad nami, ponieważ woda ma nieprzyjemny zapach szamba. Obecnie wyciek zamarzł, uniemożliwia nam wyjazd z działki nawet autem terenowym. W załączniku przesyłam zdjęcia drogi gminnej oraz mapę. Również woda z naszej studni głębinowej jest zanieczyszczona przez paciorkowce kałowe i bakterie Escherichia coli. Spływającą drogą wodą dodatkowo wymywa nawierzchnię drogi, która w 2022 roku samodzielnie poprawialiśmy, nawożąc kamienie i utwardzając, a także podmywa skrzynkę elektryczną, co stanowi zagrożenie porażenia prądem. Prosimy o pomoc, bo obecnie nie wiemy, do kogo mamy kierować już swoje pismo, skoro gmina nic z tym nie zrobiła od sierpnia, a obecnie nie możemy wyjechać na drogę i zawieźć dzieci do szkoły. Dodam, że niedawno adoptowaliśmy 2 rodzeństwa, musimy wozić ich codziennie do szkoły i przedszkola. Zamierzaliśmy w najbliższym czasie stać się także rodziną zastępczą dla innych dzieci, ale obecny stan rzeczy uniemożliwia nam te czynności, dlatego piszemy do państwa i prosimy o pomoc. To jest skarga, która wpłynęła do pana wojewody, a później została przekierowana do nas. Odczytam pismo pana burmistrza skierowane 18 września 2023 do państwa Elżbiety i Marcina K. W odpowiedzi na pismo z dnia 23 sierpień 2023, data wpływu do tutejszego urzędu, 25.08.2023, w sprawie utwardzenia drogi w Chabówce, burmistrz Rabki-Zdroju uprzejmie informuje, iż naprawa przedmiotowej drogi będzie realizowana w ramach bieżącego utrzymania. Generalny remont możliwy będzie po zabezpieczeniu środków w budżecie gminy Rabka-Zdrój. To jest jedna odpowiedź. Druga odpowiedź, państwo już pisali tutaj z tym do pana burmistrza, pisali już we wrześniu 2022 roku, z tym, że po konsultacji z radcą prawnym Urzędu Miasta przyznał nam rację, że komisja nie może się do tego ustosunkowywać. Ustosunkowaliśmy się dopiero do skargi, która wpłynęła w grudniu. Wcześniejsze pisma, które były załączone, nie dotyczyły skargi w tym momencie. Jest dokumentacja zdjęciowa, obszerna dokumentacja zdjęciowa, jak to wygląda. Żeby nie przedłużać, skoro pan Świder
już pan burmistrz podjął taką decyzję, że będzie skarżył naszą uchwałę, myślę, że nie ma sensu tego przeciągać. Będzie dość czasu na to, żeby się do tego ustosunkować, a pan już podjął taką decyzję. W związku z tym proszę tylko o przegłosowanie uchwały, o projektu uchwały. Państwa decyzja, proszę bardzo decydować. Dziękuję uprzejmie. Proszę bardzo. Dlatego, że kończy się kadencja i przez 5 lat czułam się reprezentantką w gminie tego sołectwa, podobnie jak nasz pan sołtys Robert Żądło. Wszystkie sprawy, które były na terenie Chabówki, z którymi z pismami się zwracali mieszkańcy zarówno do mnie, jak i do pana sołtysa, niezwłocznie przekazywaliśmy do Urzędu Miasta. Jakiekolwiek to były sytuacje związane z koleją, z drogami, z przeróżnymi sprawami, bo uważaliśmy, że to my jesteśmy pośrednikami między Urzędem Gminy a wsią, a mieszkańcami. I dlatego bardzo jestem zdziwiona, że na dzień dzisiejszy ani pan sołtys, ani Rada Sołecka, ani ja nie otrzymaliśmy od pani, która wpisała prośbę o pomoc i nie mogliśmy przyczynić się do tego, żeby pani z Możdżeniówki pomóc. I dlatego dziwi mnie, że akurat teraz, przed wyborami, taka skarga została złożona, o której my, jako przedstawiciele sołectwa, nic nie wiemy. Nic nie wiemy. Ja też oczywiście borykałam się z problemami, bo też przez moją działkę przekopywali gaz. Uważałam, że moim obowiązkiem jest wręcz oddać działkę na rzecz ludzi, bo były sytuacje takie, że nawet ludzie nie pozwalali przekopać. I właśnie Możdżeniówka, między innymi dzięki nawet mojej przychylnej zgodzie, otrzymała ten gaz. Bo taka jest prawda. I ja tak samo miałam z tym i borykałam się z tym problemem, ale uważałam, że to jest dla dobra ogółu. I zawsze jest tak, że po jakichś remontach, po jakichś przekopach, czy to związane z wodociągami, czy z gazem, czy z kanalizacją, no, ten ktoś ponosi straty. Ale jest to wszystko do załatwienia, do wyremontowania i mi się wydaje, że niekoniecznie trzeba pisać do króla czy do ministra, że w tych sprawach, a nie zacząć od po prostu no, drogi takiej, jaka powinna być. Wydaje mi się, że tutaj pominięto i mnie, i pana sołtysa, i pracownika z inwestycji, który też jest w Chabówce i powinien znać dobrze temat, właśnie w wydziale pana Rapacza tutaj w urzędzie. I wydaje mi się, że nikt z nas nie pominąłby tego, nie uchyliłby się od pomocy. Dlatego jestem bardzo, bardzo zdziwiona tym faktem. A wody, co do wody. Każdy z nas, ja też mam studnię i chciałabym, żebym miała wodociąg w Chabówce. Wiele jest takich studni, które właśnie po okresach takich powodziowych, ulewowych boryka się z tym samym problemem, że mamy bakterie w studni, musimy się z tym mierzyć, musimy te studnie oczyszczać. To jest normalne, to nie wypada, ale to nie jest wina, wydaje mi się, burmistrza, ludzie kochani. Dziękuję bardzo. Tyle. Dziękuję. Pani doktor, powiem tylko tyle. Myślę, że nie będę tego komentować, bo po prostu byłoby to nie fair z mojej strony, żebym podsumowała pani wypowiedź i dlaczego pani nie została poinformowana przez tych państwa, tylko zwrócili się bezpośrednio do wojewody. Przeczytałam skargę, nie wiem czy ze zrozumieniem. Mam nadzieję, że była łatwa do zrozumienia, że tak powiem. W związku z tym wydaje mi się, że jasno z niej wychodzi, co wychodzi. Dlaczego pominięto panią i pana sołtysa? To pytanie nie tutaj i na tej sesji. Proszę się zapytać tych państwa, dlaczego ominęli was akurat w tej procedurze. Jak tu wynika z tego, było to kilkakrotnie, oni kilkakrotnie zwracali się z prośbą do urzędu.
rzędu kilkakrotnie. Widocznie uznali, że najlepiej do króla pisać. No po prostu taka prawda, najpierw do króla pisali. Więc do burmistrza napisali skargę, a jak nie pomogło, to pisali do wojewody. Taka prawda, pani doktor. W związku z tym wydaje mi się, że szkoda tutaj dyskusji. I tak jak podsumowałam, wydaje mi się, że jeżeli pani ma jakieś uwagi do tych ludzi, to proszę się do nich zgłosić. Może się zgłosić. Proszę się zgłosić. No to zdziwienie tym bardziej dla mnie jest dziwne, że tak powiem. W związku z tym trzeba by było się ich zapytać, dlaczego akurat nie zgłosili tego do pani. Zgłosili, procedury są takie, jakie są. Skarga wpłynęła do Urzędu Miasta. Komisja dostała tą skargę do procedowania. A propos jeszcze, panie burmistrzu, jeżeli chodzi o terminy, które pan tu mi zarzuca. Różnie bywa, jeżeli chodzi o pewne dokumenty, o zdobycie pewnych dokumentów, o zorganizowanie spotkania. I też rozmawiałam o tym z radcą prawnym i powiedział, że owszem, przepisy przepisami, ale są takie sytuacje, gdzie na przykład sprawa musi być w terminie jak gdyby rozciągnięta. W związku z tym jest zawsze prośba Komisji Skarbniowskiej Petycji, jeżeli nie zachowujemy tego terminu 30-dniowego, do przewodniczącego rady z prośbą o informację organu, czyli wojewody i państwa skarżących, dlaczego termin projektu uchwały się oddala. I taka informacja idzie za każdym razem, więc uważam, że tu też nie ma błędu komisji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Robert jeszcze. Proszę państwa, tego typu skarg, to gdyby od obywateli, którzy mają podobne problemy, to mogłoby być i 100 i 200. Bo tego typu problemy występują w Rabce prawie nagminnie. Brak dojazdu, brak drogi, to mówił pan Marek przed chwilą, to pan kolega mówił i tak dalej. I proszę państwa, tego typu skarg, ja nie mówię, że oni nie mają racji, tylko mówię, mogłoby być i 200. Problemem jest gminy Rabka finanse. My robimy tak, jak to mówią, jak krawiec kraje, tak jak materia ustaje. I my robimy tam, gdzie możemy ten. Może i byli w pierwszej kolejności ci państwo, ale to ja nie gwarantuję, że oni mieli najbardziej. Takich podobnych przypadków jest setki. Teraz druga sprawa. Chcieliśmy podnieść groszowe sprawy o podatki. Wiadomo jest, że o podatki. Żeby mieć pieniądze na tego typu rzeczy, musimy po troszku podnosić, od każdy obywatel musi się złożyć na tego typu działanie. A państwo co? Nie podnosimy, nie, ja nie mówię, że nie, ale pretensje mamy jako radni do burmistrza, że nie ma, nie zrobił, nie. No z czego ma ten pan zrobić? Pytam się, z czego? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tylko jedną rzecz chciałam, bo tu koleżanka, pani doktor sugerowała swoje wypowiedzi, że skarga ukazała się przed wyborami. Zostawię tu wielokropek. Po prostu nie rozumiem takiej sugestii i może być to opacznie zrozumiane. Bardzo mi przykro. Dziękuję. Dziękuję. Pan burmistrz. Pan burmistrz. Tych skarg pod koniec kadencji jest bardzo dużo. Panie przewodniczący, szanowni radni. Pan burmistrz teraz. Ja nawiązałem i powiedziałem to, co było w tym dokumencie, jako w uzasadnieniu. I tam w uzasadnieniu macie zapisane między innymi, że w związku z brakiem zainteresowania Urzędu Miejskiego, a przed chwilą pani radna przeczytała to pismo, które żeśmy napisali we wrześniu do tych państwa. I to jest tak, jeżeli teraz będzie tak, że odpowiedź nie będzie zadowalająca dla mieszkańca, no to nie zostaje nic innego, jak po prostu każdy następny powinien przyjść i składać skargę. Ale pytanie jest, czy ci ludzie zostali zlekceważeni, bo ja uważam, że nie. Nie dyskutujemy tu dalej o pewnych rzeczach, które się tam wydarzyły, ale w momencie, jak dostaliśmy to pismo między innymi od wojewody, bo ja innych pism od tych państwa w urzędzie nie znalazłem. Panie burmistrzu, i nie wiem i nie znam, dlatego powiedziałem, że odnosząc się do tego uzasadnienia, ja się po prostu z nim nie zgadzam.
Może nie mówię czytelnie, ale chciałam jeszcze raz podkreślić, że ja powiedziałam, że były wcześniejsze pisma, do których myśmy się nie odnieśli i nie braliśmy je pod uwagę, robiąc projekt uchwały. Odnieśliśmy się stricte do sytuacji grudniowej i do skargi. Więc proszę nie przytaczać pisma z 18 września albo z 22 roku, gdzie też takie pisma mam. Wyraźnie zaznaczyłam w swojej wypowiedzi, że myśmy się do tych pism nie odnieśli. Zasygnalizowałam tylko tyle, że problem był sygnalizowany dużo wcześniej. Myśmy się tylko jako komisja skupili na skardze, która wpłynęła 7 grudnia do Urzędu Miasta. I braliśmy pod uwagę te dokumenty, które wpłynęły za ten czas. Nie cofaliśmy się niestety do tyłu. Dziękuję. Dziękuję. Pan burmistrz. To jeżeli można, panie przewodniczący, to do tego bym się odniósł od 5 grudnia 2024. Wtedy faktycznie wpłynęło pismo do Urzędu Miejskiego od tych państwa z Chabówki. I teraz tak, co zostało zrobione? 8 pani naczelnik Wydziału Inwestycji dokonała oględzin w Chabówce, zobaczyła, jak to wygląda. Tego samego dnia wykonawca został poinformowany o tym, co się tam wydarzyło i o konieczności naprawy uszkodzonego odcinka odwodnienia. Tego samego dnia państwo, ci, którzy zgłosili tą sprawę, zostali poinformowani o zobowiązaniu wykonawcy do wykonania robót, naprawienia i częstszego przejazdu pługosolarek i piaskarek, żeby faktycznie z tym oblodzeniem sobie w tamtym miejscu poradzić. 6 grudnia starosta nam odesłał pismo też, bo to nie tylko wojewoda, ale i starosta. Następnie 11 grudnia trafiło do nas pismo od powiatowego inspektora sanitarnego. Natomiast 15 grudnia wykonawca poinformował o oględzinach w terenie i terminie wykonania prac naprawczych do 22 grudnia 2023. 15 grudnia przekazano państwu, tym, którzy przysłali tą informację o terminie wykonania prac naprawczych i również właśnie zwrócono się, jako samorząd zwróciliśmy się do starosty powiatowego, zwróciliśmy się do inspektora nadzoru budowlanego, do sanepidu, czy były udzielane w ogóle jakiekolwiek pozwolenia w tamtym miejscu albo jeszcze jakiekolwiek inne decyzje dotyczące sieci kanalizacji deszczowej na tej drodze. I odpowiedzi, które wpłynęły, to zostało zawarte później w piśmie do pani radnej przewodniczącej komisji i tam zostało między innymi to opisane. I powiem jeszcze jedną rzecz. W tym piśmie, którą wysłaliśmy, bo podpisałem go ja, do pani przewodniczącej komisji, jest wpisane, że po dokonaniu oględzin na przedmiotowej drodze Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Pozyskiwania Funduszy zwrócił się do służb komunalnych właśnie w sprawie częstszych przejazdów pługopiaskarek na tamtym odcinku drogi. I tak jak rozmawiałem z pracownikami, to nie było tak, że nikogo tam nie było. Panie burmistrzu, czytał pan daty. Skarga wpłynęła, jeszcze raz powtarzam, 7. Pan czyta daty 18, 12, 15 grudzień. Działania zostały podjęte dopiero po wpłynięciu skargi. Reakcja urzędu była dopiero po wpłynięciu skargi. To, co teraz zrobił urząd dla tych państwa, naprawdę komisję nie interesuje. Nas tylko interesowało to, co było napisane w skardze na dzień 7 grudnia. I tak powinno być to procedowane. Chyba się nie rozumiemy, panie burmistrzu. W związku z tym bardzo proszę, skończmy tą dyskusję. Nie wiem, pan chce przekonać, myślę, że już pan nie musi przekonywać co po niektórych radnych do tego, jak mają głosować. W związku z tym przystąpmy do głosowania, a nie zabierajmy tutaj czasu. A jeżeli pan rzeczywiście zaskarży skargę, będziemy się tak samo odwoływać. Komisja, tak jak mówię, składa się z 3 członków. Mamy protokół, mamy nagranie, na którym byli państwo przedstawiciele. Był pan Adam Jaszczyk, był pan Paweł Rapacz. Myślę, że to wyjdzie tak samo z tych nagrań. Nie ma sensu tutaj doktoryzować się w tym momencie nad tymi rzeczami. Procedujmy, panie przewodniczący. Dziękuję. Pan burmistrz i kończymy dyskusję. Panie przewodniczący, jedno zdanie. Ja tylko powiem tak. Pani radna powiedziała wcześniej, żebyśmy się nie odnosili do spraw sprzed 5 grudnia. No to odniosłem się po 5 grudnia i też jest źle.
panie burmistrzu, przecież pan był radnym 12 lat i pan chyba dobrze wie, jak wygląda procedowanie takiej komisji. No, będę panu mówić, jak to wygląda faktycznie. No przepraszam, no nie będę pana teraz uczyć, jak to wygląda i na jaki dzień skarga ma być rozpatrywana i rozstrzygana. No bardzo mi przykro. Ja się cieszę, że akurat urząd tak zareagował i ci państwo, nawet dzwoniłam do nich, rozmawiałam z nimi, byli mile zaskoczeni, że nagle po wpłynięciu skargi nagle się udało wiele rzeczy zrobić i im pomóc i byli mile zaskoczeni, za co również dziękowali. Ale faktem jest taki, że skarga była na dzień 7 grudnia i taką skargę żeśmy rozpatrywali. I to nas obligowało do tego i przyjęliśmy takie zasady, co było na dzień 7 grudnia na danej drodze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Marek. Ja może nie do skargi, tylko do wypowiedzi tutaj pana radnego Roberta w sprawie podatków, bo było tutaj wypomniane, że no, muszę to sprostować. Panie Robercie, z tego względu, że no, przyczyniłem się poniekąd, prawda, przez moje wypowiedzi, że podatki tutaj, podwyżka podatków nie przeszła. Merytorycznie starałem się przedstawić. Po tej sesji, po której te podatki nie weszły, spotkałem się z wieloma przedsiębiorcami, którzy ucieszyli się tym faktem. Dokładnie. Z tego względu, że dwie firmy z tych osób miały się wynieść do nowego targu, ponieważ tam pan burmistrz zrobił strefę ekonomiczną, tak jak to wspominałem wtedy na sesji, przy której żeśmy podejmowali tutaj decyzję, czy podniesiemy, czy nie. Nie będę się powtarzał, jest to do odsłuchania. Ale panie Robercie, no mówienie, że przez to, że... Ale nie, bo pan pił do radnych, którzy, że przez to, że podatki... Tak, że podatki nie były podniesione. Dobrze, panie Marku. Przepraszam, no padło coś, chcę to wyjaśnić, żeby nie było. Panie Robercie, czy byłyby w tym momencie... Nie, czy oskarżony się tłumaczy? No właśnie, poczułem się... Tak. Nie jestem winny, bo mam czyste sumienie, jeżeli o to chodzi. Powiem tylko tyle. Czy by były podniesione podatki, czy nie, taka sytuacja i tak by istniała, i tak by istniała. Po drugie, jak pan sobie przypomnie, jak argumentowałem tutaj, żeby nie były podnoszone podatki, to też argument, jeden z argumentów był taki, że podatki były wyższe na terenie Rabki w przeciwieństwie do innych miejscowości i to mówiłem, tak? I to było. Mówię, ogólnie było tak, panie Robercie. Mieliśmy wyższe podatki i jakoś były ubytki do tej pory. Tutaj powiem krótko, nie będę przedłużał. Mieszkańcy odetchnęli, głównie przedsiębiorcy odetchnęli, którzy prowadzą działalność tak samo transportową, bo głównie chodziło też tam o pojazdy, prawda, te ciągniki i tak dalej. I to potwierdzą osoby, które naprawdę prowadzą tą działalność. Odetchnęły z ulgą, bo COVID dał kopa przedsiębiorcom, kryzys dał. Panie Robercie. Dobra, panowie, ja kończymy i przechodzimy do głosowania. Proszę nie wypominać, w kółko to samo. A ja głosujemy projekt uchwały nr 13 w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 7 grudnia. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? W głosowaniu wziął udział 14 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 5 radnych, 6 głosowało przeciw, 3 radnych wstrzymało się od głosowania. Dziękuję kolegom. Dziękuję bardzo. Poinformowanie o pismach skierowanych do Rady Miejskiej w Rabce Zdroju. To może zacznę tak od pisma, które w tym momencie do mnie właśnie dzisiaj dotarło. W związku z tym prosimy o odpowiedź. Dlaczego przewodniczący zataił przed Radą Gminy fakt otrzymania pisma? Przewodniczący nie zataił faktu otrzymania pisma. Przewodniczący to pismo miał przewodniczący przedstawić na sesji styczniowej. Niestety przewodniczący nie mógł brać w niej udziału. Nie było ono ani ukrywane. Powiem tak, nie było.
Poczekaj, proszę mi dać się wypowiedzieć, a potem możemy sobie podyskutować. Ja tego pisma nie ukrywałem, było z wszystkimi innymi materiałami. Okej. Okay. Czy przewodniczący odpowiedział na wyżej wymienione pismo? Nie, nie odpowiadałem na to pismo. I teraz tak, o jakie pismo chodzi? Postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa. I teraz mamy tak, to jest pismo z 7 grudnia 2023 roku, data wpływu Urząd Miejski w Rabce-Zdroju, 28 grudnia 2023 roku. I tak, po rozpoznaniu zawiadomienia przewodniczącego Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju Piotra Żółtka w sprawie przekroczeń uprawnień przez burmistrza miasta Rabki-Zdroju Leszka Świdra, postanowił odmówić wszczęcia śledztwa w sprawie. I jeden. Przekroczenia uprawnień w okresie od 29 czerwca 2023 roku do 11 lipca 2023 roku w Rabce-Zdroju przez burmistrza Rabki-Zdrój Leszka Świdra poprzez zlecenie oraz przeprowadzenie kontroli Biura Obsługi Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju, w którym znajdowały się dokumenty Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju dotyczące realizacji ustawowych obowiązków Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju, jej komisji oraz poszczególnych radnych działając na szkodę interesu publicznego, to jest o przestępstwo z artykułu 231 paragraf 1 Kodeksu Karnego, wobec stwierdzenia, iż czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego. Uzasadnienie. Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu prowadziła postępowanie sprawdzające nadzorowane przez prokuraturę rejonową w Limanowej w sprawie przekroczeń uprawnień w okresie od 29 czerwca 2023 roku do 11 lipca 2023 roku w Rabce-Zdroju przez burmistrza miasta Rabki-Zdrój Leszka Świdra poprzez zlecenie oraz przeprowadzenie kontroli Biura Obsługi Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju, w którym znajdowały się dokumenty Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju dotyczące realizacji ustawowych obowiązków Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju, jej komisji oraz poszczególnych radnych działając na szkodę interesu publicznego. Postępowanie to zainicjowane zostało w związku z pisemnym zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przesłanego przez przewodniczącego Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju Piotra Żółtka do prokuratury rejonowej w Nowym Targu. Przedmiotowe zawiadomienie zostało kolejno przekazane za pośrednictwem prokuratury rejonowej w Nowym Targu do prowadzenia prokuraturze rejonowej w Limanowej oraz Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Targu. Nadmienić należy, iż decyzja o skierowaniu zawiadomienia do prokuratury rejonowej w Nowym Targu została podjęta podczas sesji Rady Miejskiej Rabki-Zdrój w związku z przyjętą przez Radę Gminy uchwałą w dniu 9 sierpnia 2023 roku. W toku postępowania przeprowadzono czynności zmierzające do potwierdzenia czy też wykluczenia bytu przestępstwa, o którym zawiadamiał przewodniczący Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju Piotr Żółtek. W pierwszej kolejności dokonano analizy materiałów załączonych do pisemnego zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Kolejno przyjęto ustne zawiadomienie od przewodniczącego Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju Piotra Żółtek. Następnie dokonano rozpytania burmistrza miasta Rabki-Zdrój Leszka Świdra. Analiza zebranych w toku postępowania sprawdzającego materiałów nie potwierdziła, iż zachowanie burmistrza miasta Rabki-Zdrój Leszka Świdra wyczerpuje znamiona przestępstwa określone w artykule 231 paragraf 1 Kodeksu Karnego w kontekście jego działań podejmowanych w związku z pełnioną przez niego funkcją. Analiza całości dokumentacji, przesłuchanie w charakterze zawiadamiającego Piotra Żółtek oraz rozpytanie burmistrza miasta Rabki-Zdrój Leszka Świdra pozwoliły ustalić następujący stan faktyczny. Burmistrz miasta Rabki-Zdrój Leszek Świder posiadał uzasadnione podejrzenie, iż jedna z radnych podczas sesji Rady Gminy Rabki-Zdrój mającej miejsce w dniu 28 czerwca 2023 roku podczas dyskusji posługiwała się dokumentem, którego nie powinna posiadać. Warto dodać, że osoba, która miała posługiwać się przedmiotowym dokumentem, zwróciła się do burmistrza Rabki-Zdrój o jego wydanie. Został on przygotowany, lecz do dnia 28 czerwca 2023 roku
Leszek Świder nie udostępnił tego dokumentu oraz nie wydał zgody innym pracownikom na jego udostępnienie. W związku z wyżej opisaną sytuacją burmistrz miasta Rabki-Zdrój Leszek Świder postanowił, iż przeprowadzona zostanie kontrola 3 stanowisk, na których pracujące tam osoby mogły mieć dostęp do przedmiotowego dokumentu. Kontroli poddane zostało stanowisko sekretariatu burmistrza, stanowisko naczelnika wydziału organizacyjnego oraz stanowisko zastępcy naczelnika wydziału organizacyjnego. Kontrola została przeprowadzona przez powołaną specjalnie w tym celu Komisję do Spraw Kontroli Doraźnej. Sprawdzona została dokumentacja e-mailowa oraz papierowa wychodząca z Urzędu Miasta Rabki-Zdrój w okresie od 1 do 29 czerwca 2023 roku, a także wygenerowany został raport wydruków dokonanych na wyżej wymienionych stanowiskach. Komisja ustaliła na podstawie posiadanych dokumentów, iż dokument będący kwestią sporu został wydrukowany na stanowisku zastępcy naczelnika Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego w Biurze Rady Gminy. Po dokonaniu przedmiotowych ustaleń powołana została druga komisja, której celem była kontrola sprzętu komputerowego oraz danych zawartych w wydruku oprogramowania monitorującego sprzęt komputerowy. Celem przedmiotowej kontroli było dokonanie sprawdzeń, czy z komputera nie zostały przekazane lub wydrukowane inne dokumenty, które nie powinny być udostępnione bez zgody burmistrza. Kontrola została przeprowadzona w dniu 3 lipca 2023 roku. Burmistrz Rabki-Zdrój podczas kontroli wskazał, aby nie drukowano dokumentów wskazujących na bezpośredni związek z komisjami oraz sesjami Rady Gminy, w tym porządków uchwał, ich projektów i protokołów i ich opinii. Warto nadmienić, iż wszystkie wydrukowane podczas kontroli dokumenty zostały ponumerowane jako dowody rzeczowe w sprawie i załączone jako załączniki do protokołu kontroli. Kontrola przeprowadzona przez burmistrza miasta Rabki-Zdrój została dokonana na podstawie obowiązujących w urzędzie przepisów. Z wykonanych kontroli zostały sporządzone akta kontroli. Warto również dodać, iż przedmiotowe kontrole dotyczyły pracowników Urzędu Gminy Rabka-Zdrój i stanowisk mieszczących się w strukturze urzędu, a takie kontrole mieszczą się w ramach kompetencji burmistrza. Podczas kontroli nie były odczytywane żadne dokumenty Rady Miejskiej w Rabce-Zdrój. Warto nadmienić, iż Rada Miejska w Rabce-Zdroju dysponuje komisją rewizyjną i to ten organ w pierwszej kolejności powinien zająć się przeprowadzeniem kontroli i sprawdzeniem działań podejmowanych przez burmistrza miasta Rabki-Zdrój Leszka Świdra, co w tym przypadku nie miało miejsca. Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem i piśmiennictwem odpowiedzialność za przestępstwo z artykułu 231 paragraf 1 kodeksu karnego ponosi funkcjonariusz publiczny, który przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego. Przekroczenie zaś uprawnień w rozumieniu artykułu 231 paragraf 1 kodeksu karnego polega na podjęciu przez funkcjonariusza publicznego czynności wykraczających poza jego uprawnienia służbowe. Przy czym przekroczeniem uprawnień jest także czynność mieszcząca się wprawdzie w zakresie uprawnień funkcjonariusza, ale do podjęcia której nie było podstawy prawnej lub faktycznej. Jest nim także wykonanie czynności, która stanowiła wyraźne nadużycie tych uprawnień. Do znamion przestępstwa określonego w artykule 231 paragraf 1 kodeksu karnego należy także działanie na szkodę interesu publicznego lub prywatnego. Znamion działania na szkodę oznacza, że zachowanie sprawcy stwarza zagrożenie dla jakiegokolwiek dobra ze strefy publicznej lub prywatnej. Dla bytu przestępstwa nie jest konieczne wystąpienie szkody. Przestępstwo to jest przestępstwem umyślnym, które można popełnić zarówno w zamiarze bezpośrednim, jak i ewentualnym. Aby można więc było przypisać popełnienie omawianego przestępstwa, funkcjonariusz publiczny musi obejmować swoim zamiarem zarówno przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków, jak i to, że działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego. Sprawca musi mieć również świadomość w postaci pewności. Ja przepraszam, panie sekretarzu, ale ja nie wiem, czy to pan przewodniczący powinien w tej sytuacji czytać, ze względu na to, że wszystkie te zarzuty, które są w piśmie cytowane i przytoczone, jest w tej chwili rozprawa sądowa się dzieje. Jest sprawa w sądzie. Pracownik złożył sprawę do sądu i to są zarzuty, które były w pozwie
i były w odpowiedzi na pozew. W związku z tym proszę mi powiedzieć, czy je, nie szkodzi, ale do przewodniczącego, ale nikt nie informuje tutaj, że w tej sprawie się toczy rozprawa w sądzie. Jest rozprawa w sądzie. Proszę państwa, w takiej roli powiem tak, został do mnie jeszcze, było adresowane jeszcze pismo od wojewody imiennie, a pani zdała do czytania publicznie. Został jeszcze jeden akapit, więc do proszę mi pozwolić dokończyć, ponieważ jedna strona mi zarzuca, że coś ukrywam, druga strona, że również coś ukrywam, więc widocznie coś ukrywam. Albo jestem dobrym, albo jestem w bardzo dobrym miejscu. Nie ma tutaj żadnych, że tak powiem, tak, nie ma nazwisk, nie jest tutaj wymienione żadne postępowanie. To jest stricte tylko dotyczy sprawy kontroli, i tak to traktujemy. Sprawca takiego przestępstwa musi więc mieć świadomość, że jego zachowanie stanowi niedopełnienie obowiązku lub przekracza uprawnienia i przez to działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego. Z taką sytuacją w przedmiotowej sprawie nie mamy do czynienia. Wobec powyższego uznając, iż stanowiący przedmiot rozpoznania czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego określone w artykule 231 paragraf 1 kodeksu, odmowę wszczęcia śledztwa w przedmiotowej sprawie wobec stwierdzenia, iż czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego, należy uznać za zasadną. I pouczenie jest do wglądu w biurze rady, nic nie jest ukrywane. Proszę bardzo. Takie pytanie. Pan burmistrz. O, przepraszam. Panie przewodniczący, szanowni radni, jeżeli to ma być nieodczytywane, to uchwały, które państwo podejmujecie, żeby nie powiedzieć prawie, że sąd wtedy nade mną, uważacie, że tamto może być publiczne i trzeba to mieszkańcom powiedzieć. Natomiast jeżeli jest odpowiedź, która nie jest po waszej myśli, to ona nie powinna być odczytywana. Przed chwilą tu zostało powiedziane, że to wpłynęło 2 miesiące temu do przewodniczącego. Powiem tak, ja w swojej sprawie, chcąc się dowiedzieć w prokuraturze, odsyłają mnie do przewodniczącego rady. Stąd moje pytanie między innymi i bardzo bym prosił, jeżeli mogę, o ksero tego. Jeżeli nie, to ja też wystąpię w ramach dostępu do informacji publicznej, żeby to otrzymać. Skoro takie procedury stosujemy. Nie ma tej i teraz tak, mam do pana przewodniczącego jeszcze jedno pytanie. Mianowicie każdy, jeżeli decyzja, że nie wszczeli procedury, oczywiście może się od tego odwołać. Czy pan się odwołał? To jest moje pierwsze pytanie. Tak, zaznaczyłem, że ja sam żadnego odwołania. I drugie pytanie mam takie, jeżeli to jest koniec tej sprawy, to czy ktoś z państwa mnie przeprosi? Tutaj panie burmistrzu bym powiedział tak, skoro rodzą się pewne podejrzenia, że albo inaczej, jeżeli organ ma wątpliwości co do tego, czy było to zgodne z prawem, ma takie prawo, żeby ktoś tą sprawę rozstrzygnął, prawda? Mogę? Proszę bardzo. To z tym się zgadzam. Tylko pod jednym warunkiem. Wy jako Rada macie komisję rewizyjną i jeżeli mieliście wątpliwości, nic nie stało na przeszkodzie, żeby przewodniczący zlecił to komisji rewizyjnej i jeżeli komisja rewizyjna ma wątpliwości, kieruje to sprawę do prokuratury. W porządku, co do tego nie dyskutuję. Natomiast nie korzystaliście ze swoich kompetencji, natomiast chcieliście cudzymi rękami po prostu pokazać, że ja łamię prawo. Dobrze, dziękuję bardzo. Mogę, panie przewodniczący, ja powiem tylko tyle, panie burmistrzu. Jest taki przepis w kodeksie cywilnym mówiący o tym, że radni, a my dzisiaj dopiero podjęliśmy tą, dostaliśmy tą informację, że wpłynęło takie pismo i odpowiedź z prokuratury. W związku z tym my mamy w tej chwili 14 dni na wszczęcie procedur związanych z odwołaniem od pisma, które złożył pan prokurator do pana przewodniczącego, ale musieliśmy być poinformowani po prostu wszyscy i od tego dnia się nam liczy termin. W związku z tym, panie burmistrzu, z tymi przeprosinami troszkę poczekajmy. Dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę. Pan burmistrz teraz.
omówienia poradcze będzie masz Asia Kucz. Ja już tą sprawę wyjaśniłem. Nie wyjaśnił pan to do nic. Panie. Powiem tylko tak, ten materiał nigdzie nie był ukrywany, był w teczce z innymi materiałami. Przepraszam bardzo, niestety nie mogłem być na tej sesji, bo gdybym był, na pewno bylibyście państwo poinformowani. Inno by pan zwołał, jakby trzeba było powiedzieć. Okej, panie burmistrzu. Znaczy, chciałbym zapytać, bo panie przewodniczący, czy ma pan odpowiedź na przykład w sprawie drugiej, gdzie radni złożyli doniesienie i też byłem przesłuchiwany i ewentualnie czy dostaliście odpowiedź, bo pewnie dostaliście, jaka była odpowiedź z Rio, jeżeli chodzi o kwestię wniesienia tamtej uchwały o nieważności, pamiętacie państwo na pewno. Czy dostała Rada taką odpowiedź, czy nie, bo ja nie wiem. My też. Też powiem tak. Na pewno nie dostałem żadnego. To jest ta z 6 września. Nie wpłynęło pismo w sprawie tej drugiej sprawy na pewno. Nie mam odpowiedzi. Nie, przepraszam. Mnie chodzi nie tylko o prokuraturę, o drugą sprawę, ale chodzi mi jeszcze o Rio. Nie, panie Darku? Co? No właśnie. Ja wiem, że mnie można grillować do bólu. To znaczy, że nie mieliśmy informacji, nie mamy informacji. O, a co zabroni mi pan, Adwokatem, każdy jest tutaj, niech się wypowie. Ale bez pana, bo naprawdę nie mogę słuchać. Przykro mi, bardzo mi przykro. Bardzo mi przykro. Tak, 6 września, nie pamiętam, nie wiem dlaczego pan burmistrz pije, to proszę wytłumaczyć, a panie Robercie, pan tu teraz dzisiaj dużo ma do powiedzenia, ale jak mnie nie było na komisji budżetowej, to już powracałem, to wtedy pan miał bardzo dużo do powiedzenia, jak się zapytałem ostatnio na sesji, to pan akurat milczał, a miał tyle pan do powiedzenia na ten temat. To niech pan skończy już rozmowę, bo no dzisiaj, no nie, no właśnie widzę jak pan szaleje, tak, no. Mogę jeszcze ja? Pan Piotr jeszcze, proszę bardzo. Bo jeżeli faktycznie jest tak, że od momentu powzięcia informacji przez radnych o takim piśmie jest 2 tygodnie na odwołanie, więc ja bym proponował, że tak powiem, wyjaśnić tę sprawę z prawnikiem, czy tak faktycznie jest i czy możemy tę sprawę wznowić. Dobrze. Trzeba zwołać sesję i musi być uchwała podjęta. No tak, jeżeli już to w formie uchwały, tak, oczywiście. Że tak. Dobrze, teraz przechodzimy do dalszych pism. Dobrze, proszę państwa. Przewodniczący Rady Miejskiej, wniosek i tutaj od mieszkańca. Działając w imieniu mieszkańców osiedla przy ulicy Bystrej w Rabce Zdrój informuję, że w związku z niepodjęciem przez tutejszy Urząd Miasta żadnych działań zmierzających do usunięcia uszkodzeń drogi spowodowanych brakiem nadzoru nad pracami wykonawcy odpowiedzialnego za remont ulicy Bystrej. Tutaj to już pani Katarzyna chyba zgłaszała tą kwestię. Zwracam się do Rady Miasta o podjęcie na najbliższej sesji Rady Miejskiej próby wyjaśnienia przedmiotowej sprawy poprzez ustalenie, z jakiego powodu Urząd Miasta dopuścił do całkowitego zniszczenia przez wykonawcę blisko kilometrowego odcinka drogi gminnej kosztem wyremontowania 300 metrów. Czy wykonawca drogi zostanie obciążony całością wydatków związanych z przywróceniem do stanu pierwotnego uszkodzonego odcinka ulicy Bystrej? I punkt trzeci, zobowiązanie burmistrza do zadeklarowania jednoznacznego terminu, do którego zobowiązuje się przywrócić przejazd ulicą Bystrą oraz usunięcie uszkodzeń odcinka asfaltowanego od strony wjazdu z ulicy Kilińskiego. Wnoszę również, aby powyższy wniosek został odczytany na sesji Rady Miasta z upoważnienia mieszkańców ulicy Bystrej. Do wglądu pismo to państwo. Z upoważnienia mieszkańców ulicy Bystrej. Panie Michale, MZ. Poza tym tutaj jest wniosek również. No.
dobrze. To pismo komu? Inwestycja, tak, chodzi o co innego. Zjazdy tam z góry, oni tam jeździli z góry, ale wyślemy jutro komisji. Panie wniosku, panie burmistrzu, nie wiem co. Wyślemy. No, a to pismo do pana przyjdzie. Dobra. Dobrze. Następne pismo. Do Rady Miejskiej w Rabce Zdroju, szanowny pan przewodniczący Rady Miejskiej. Jako właściciel działki numer położonej w miejscowości Rabka Zdrój zwracam się o zmianę przeznaczenia terenu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele mieszkaniowe. I tutaj jest uzasadnienie. To mnie też możesz wypiąć. Panie Pawle, myślę, że to pismo bym do pana komisji skierował. To jest o zmianę przeznaczenie działki w miejscowym planie. To jest, nie wiem jakiej to jest strefa A, tak. Tak, tu jest wpisane. Dobra. Proszę państwa, jeszcze nie skończyła się sesja. Do Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta w Rabce Zdroju, do pana burmistrza Leszka Świdra. Odpowiedź z Rady Miasta w sprawie braku dróg na Gilówce. W tym temacie było wiele spotkań, wiele pism, wiele starań od 2015 roku. Wreszcie zwróciłem się do Rady Miejskiej. Nie poproszono mnie na posiedzenie komisji, nie mogłam uzupełnić wieloletniej wiedzy na ten temat. Jest już 2024 rok i przez ten czas nie udało mi się uruchomić pomocy samorządu, który stanowi w naszej gminie władzę z dość dużą samodzielnością. Przecież praca samorządu to nie jest tylko wykonywanie procedur. W tym wypadku bardzo ograniczonego prawa, o czym ono samo mówi. Rozważenie wszystkich ważnych okoliczności, zanim uruchomi się procedurę, jest konieczne. I tak rozumiem merytorykę, o której pisze pan Piotr, podpisując lakonicznie pismo z tak dużym problemem. W prawie nawet budowlanym występują takie pojęcia jak poszanowanie stron, a w prawach o samorządach podobnych pojęć jest wiele. Nie znalazłam tu miejsca, ja odczytuję tylko pismo, Nieproszona nie mogłam przekazać informacji, że są gminy, w których poradzały sobie z problemem podobnym jak Gilówka, o czym wcześniej informowałam pana burmistrza. Teraz za uzyskaną zgodą dodam, kto wzorcowo poradził. Gmina Jordanów chwalona powszechnie. To po potrzebnej informacji można zwrócić się do pana geodety. Spodziewam się odpowiedniej reakcji i należytej odpowiedzi. Pamiętasz? Mieszkanka. W biurze rady można, jest wszystko podpisane. Nie jest anonim, jest podpisane. Mieszkańcy ulica Kasprowiczej, tutaj też jest podpisane. W związku z założeniem przez nas petycji do burmistrza miasta Rabki Zdrój i zakładu wodociągów i kanalizacji z siedzibą w Rabce Zdrój o podłączenie naszych domów w działach do sieci kanalizacyjnej. Zwracamy się o zaangażowanie wszystkich radnych miasta Rabka Zdrój w skuteczną realizację wnioskowanej petycji. I tutaj do wiadomości burmistrz i ZWIK. Podpisy mieszkańców i numery działek. Bezpośrednio. Przewodniczący Rady Miejskiej, interpelacja, radny Rady Miejskiej, pan Robert. W związku z budową energetycznej szafy złączeniowo-pomiarowej na działce ewidencyjnej numer 5834, drodze gminnej numer K364352, ulica Nowy Świat, wnoszę o udzielenie informacji w zakresie usytuowania obiektu budowlanego w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej drogi publicznej gminnej, ulica Nowy Świat, ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych. W dalszej treści interpelacji zostanie określona jako ustawa. Odczytywać całe, panie Robercie? Nie? Okej. Proszę, czy lokalizacja energetycznej szafy złączeniowo-pomiarowej została uzgodniona z administratorem drogi gminnej?
Punkt drugi. W przypadku dokonania uzgodnienia lokalizacji proszę o wskazanie pracownika Urzędu Miejskiego, który przygotował pismo uzgadniające lokalizację oraz osobę zatwierdzającą uzgodnienie lokalizacji w przypadku uzgodnienia na zespole uzgodnień projektowych przy Starocieście Nowotarskim. Proszę o wskazanie osoby reprezentującej gminę Rabka Zdrój, która uczestniczyła w uzgodnieniu. Proszę o przedstawienie szczegółowego uzasadnienia lokalizacji szafy. Dobrze. I uzasadnienie. Komisja, tak, przewodniczący Rady Miejskiej, a to jest interpelacja, czyli Komisja Skarg, Wniosków i Interpelacji. Tak. Tutaj mamy, tak, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabce Zdroju przekazuje w załączeniu część opisową sprawozdania z działalności ośrodka za rok 2023 rok do wglądu w Biurze Rady. I tutaj mamy szanowni państwo wójtowie, burmistrzowie, prezydencji, przewodniczący rad gmin, miast, powiatów, sejmików województwa małopolskiego. W związku z realizacją ustawowego obowiązku składania wojewodzie oświadczeń o swoim stanie majątkowym, to wszyscy radni pamiętają na 29 do jutra, no i potem jest już to normalne oświadczenie. Czyli na dwa roczne, bo tak. Tak. Dzień 29 na, i w tym dniu nie, że złożycie pierwszego, bo będzie to potem. Czyli trzeba złożyć jutro. 29 i jutro po prostu czy to nadać w Urzędzie Pocztowym, czy złożyć na dziennik podawczym tutaj. Bo to jest termin, który jest nieprzekraczany. Tak jest. Przepraszam bardzo od tego, jak mogę się odnieść. Tutaj już byłem informowany właśnie, bo jak ktoś prowadzi działalność gospodarczą, no niestety nie. No właśnie. No szacunkowo. Tak, tak. No. No, tak, wolę to już powiedzieć publicznie, żeby nie było później, że znowu jakieś uwagi są i tak dalej. Także. I roczne normalnie na 30 kwietnia, ale tam proszą, żeby to zrobić jak najszybciej. I to były wszystkie pisma, które zostały skierowane do Rady Miejskiej. I tak, w związku z wyczerpaniem porządku obrad 80. sesji 8. kadencji Rady Miejskiej w Rabce Zdroju zamykam posiedzenie sesji. Dziękuję państwu za udział w posiedzeniu sesji.